Otwieram obrady 47. sesji Rady Miejskiej w Policach. Stwierdzam kworum. Aktualnie w sesji uczestniczy 21 radnych, a więc frekwencja 100%. Pozwolicie Państwo, że w pierwszej kolejności powitam naszych miłych gości Zarządu i Rady Powiatu Polickiego, pana starostę Andrzeja Bednarka, panią Beatę Chmielewską, pana Mariusza Sarneckiego i pana przewodniczącego Rady Powiatu Cezarego Arciszewskiego. Witam także niezwykle serdecznie honorowego obywatela Polic, pana Aleksandra Dobę. Bardzo miło, że Państwo zaszczycili nas swoją obecnością. Witamy serdecznie. Pozwólcie Państwo, że oddam teraz głos naszym gościom. Bardzo proszę Państwo, tak? Delegacja jest na pana przewodniczącego Cezarego Arciszewskiego. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie, panowie radni, honorowy obywatelu gminy Police, szanowni państwo, szanowne panie, drodzy panowie. Otóż w imieniu samorządu powiatowego, powiatu polickiego, jesteśmy po raz czwarty na sesji Rady Gminy. Tym razem Rady Gminy Police, po raz czwarty na ostatnich sesjach, bo chcieliśmy, żeby ten nasz udział był wyrazem wielkiej wdzięczności, szacunku i podziękowań przede wszystkim dla Państwa radnych za współpracę z samorządem powiatowym. Jednym z sukcesów mijającej kadencji dla powiatu polickiego jest harmonijna, dobra, czasami bardzo dobra współpraca z samorządami gminnymi. Wypracowaliśmy to wspólnie i czerpaliśmy wspólnie pożytki. Nie my, a czerpali pożytki mieszkańcy powiatu polickiego, czyli gmin, ten powiat tworzących. Dziękujemy za to, dziękujemy za wyrozumiałość, dziękujemy za to, że mogliśmy podpisywać porozumienia celem realizacji zadań, które mają tylko i wyłącznie spowodować większy komfort życia tym, którym służyliśmy. Wyrazem tej wdzięczności jest nie tylko nasza obecność, tak liczna z całym zarządem, zarówno pan starosta będzie dziękował panu burmistrzowi, ale również i drobne upominki, pamiątki. Pozwólcie państwo, że panu przewodniczącemu Rady Gminy przekażę grawerton z podziękowaniami, a jednocześnie na jego ręce drobne upominki dla państwa radnych. Macie państwo dzisiaj dużo pracy, więc więcej mówił nie będę, oddaję głos panu staroście. Dziękuję bardzo. No tak. Tak jak zawsze jesteśmy w szczególnym miejscu, w miejscu, gdzie stanowi się prawo lokalne. Dlatego szanując to, pan przewodniczący zwrócił się do państwa radnych. I my w imieniu zarządu również państwu za to wszystko dziękujemy, ale w sposób szczególny chcemy podziękować panie burmistrzu za te 4 lata pracy. Starania międzysamorządowe to nie sprawy proste. Wiemy o tym doskonale państwo najlepiej, jak trudno sprostać wszystkim zadaniom, którzy oczekiwań mieszkańców, jak trudno zwyczajnie i nie wiadomo skąd czasami brać te pieniądze na to. Dlatego panie burmistrzu, za te 4 lata nie tylko w kontekście finansowym, ale przede wszystkim w kontekście dobrej samorządowej pracy. Takich oczekiwań, które kiedyś nam postawili mieszkańcy. Dlaczego między samorządem gminy i powiatu nie było współpracy? Otóż dziś informujemy i za to bardzo panu dziękujemy, że ta współpraca była. Jeśli będzie nam dane realizować dalej zadania, które realizujemy dziś, na pewno jako zarząd deklarujemy współpracę z państwem i z panem burmistrzem na rzecz dobra całej społeczności gminy Police i powiatu polickiego. Serdecznie za te wszystkie dobre chwile, za wszystkie trudne przepraszamy. Niech ten czas dzisiejszy będzie pewnego rodzaju wigilią samorządową i niech wszystko zacznie się od nowa. Wszystkiego dobrego. Serdecznie dziękujemy Państwu za obecność. To bardzo miłe chwile podkreślające tą, można powiedzieć, wzorową współpracę, jaką mieliśmy
w tej kadencji, o czym powiedział pan przewodniczący Cezary Arciszewski. Rzeczywiście wdrożone przez pana przewodniczącego forum samorządowe, na którym się spotykaliśmy, wiele spraw zostało uzgodnionych. W 100% się sprawdziło, może nawet więcej niż w 100%. Serdecznie za to panu przewodniczącemu dziękujemy. Dziękujemy także zarządowi za spolegliwość i za to, że mogliśmy razem współpracować, tak jak powinien współpracować samorząd, razem dla dobra mieszkańców. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego życzę. Mówiąc o współpracy samorządów, to chciałem jeszcze powiedzieć, że będziemy mieli, Police będą miały reprezentanta w samorządzie w Sejmiku Wojewódzkim, pana honorowego obywatela gminy Police, pana Aleksandra Doby. Serdecznie gratuluję panu serdecznie gratuluję panu Aleksandrowi tego wspaniałego wyniku, jaki osiągnął, no i dostania się do Sejmiku Województwa. Życzę także owocnych, dobrych obrad i dobrych decyzji wspólnie z całym Sejmikiem Województwa. Serdecznie tego życzę ja i myślę, że cała Rada, wszyscy życzymy. Bardzo proszę, panie Olku, o zabranie głosu może. Bardzo proszę. Ja chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim, bo na pewno wiele tutaj osób obecnych głosowało na mnie, zdobyłem ponad 9 tysięcy głosów. Także dziękuję bardzo za zaufanie. Będzie przede mną nowa, to powiedzmy, droga życia. Tak jak to będzie, zobaczymy. Będę starał się działać, ale może mieszkańcy Polic będą zawiedzeni, bo nie będę działał na rzecz Polic czy powiatu polickiego, ale na rzecz całego regionu. Będę starał się rozpatrywać to, co jest najważniejsze, a nie na przykład, jak jest w sejmiku 30 osób, każdy będzie ciągnął na swoją stronę. Ja jako bezpartyjny będę starał się popierać wszystkie dobre projekty, obojętnie z jakiej strony będą. Także to będzie, taki mam zamiar. A że w ciągu ostatnich kilku dni coś się u mnie działo, to chciałbym państwu tak się podzielić z moimi osiągnięciami, bo niedawno był Ptaku Oso Expo i zostałem uhonorowany osobowością podróżniczą roku 2018. To jest to. Szczególnie miła dla mnie uroczystość była 25 października, bo w Gdańsku Morska Szkoła Podstawowa od 25 października nosi imię Aleksandra Doby. To jest dla mnie szczególne wyróżnienie, bo jestem już honorowym i jestem już patronem jednej szkoły, Szkoła Podstawowa w Iwincinie, powiat Koszalin, ja miałem taki intensywny czas wojaży po całej Polsce, wiele różnych spotkań, także trochę na głosie jestem poszkodowany. A dzisiaj jeszcze będę opowiadał w Empiku, w Kaskadzie, w Szczecinie. No, mam spotkania. I tu jest tak, przyjaciel numer jeden Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby. Także mam nadzieję, że będę działał jeszcze, no bo niektórzy może mówią tak, kalendarzowo to jestem no niby stary. Ale przecież ja w zeszłym roku, 3 września, ukończyłem moją najtrudniejszą, największą wyprawę kajakową z Ameryki Północnej do Europy. Proszę się przymierzyć do takiego osiągnięcia, czy ja teraz będę mógł i będę miał siły zrobić coś jeszcze. Także dziękuję za poparcie, za głosy na mnie, a wszystkim państwa radnym życzę takiej no, dobrej współpracy dla dobra naszej społeczności, bo przed wami 5 lat pracy, także życzę wszystkiego dobrego, zdrowiu i żeby po tych kilku latach, po 5, żebyście mieli satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku. I na tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Aleksandrowi Dobie, honorowemu obywatelowi gminy Police, ale chciałem powiedzieć, że to także wielki honor dla nas, że mamy takiego honorowego obywatela. Dziękuję jeszcze raz. Myślę, że oficjalne wystąpienia później jeszcze będą, będzie czas, a teraz przystępujemy do realizacji porządku obrad. No niestety jest taka kolejność. Wysoka Rado, w związku z zapisem w protokole Komisji Rewizyjnej nr 56 przez 2018, punkt 4 i 5 z posiedzenia tejże komisji z dnia 16 października 2018 roku,
postanowiłem zaproponować wprowadzenie pod obrady dzisiejszej sesji dwóch dodatkowych projektów uchwał jako punkty 17 i 18 porządku obrad. Odczytam te zapisy z protokołu. Otóż fragmenty, w punkcie czwartym członkowie komisji rewizyjnej zapoznali się z pismami o charakterze skargi złożonej na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz na działalność pana Macieja Łusewicza i burmistrza Polic pana Władysława Diakuna przez pana Andrzeja Haciuka. Ponadto członkowie komisji rewizyjnej zapoznali się ze skargą złożoną przez panią Grażynę Skiba-Antczak. I punkt piąty tegoż protokołu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej wnosi o wprowadzenie wyżej wymienionych skarg pod obrady sesji w dniu 30 października 2018 roku, czyli sesji dzisiejszej. Czy pan przewodniczący chciałby Komisji Rewizyjnej w tym momencie dodać coś do tego? Uzasadnienie czy później, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych lub pan burmistrz zechce zabrać głos w sprawie porządku obrad dzisiejszej sesji i wprowadzenie, tak jak powiedziałem, jako punkt 17, 18 tych dwóch projektów uchwał? Nie widzę. W związku z tym odczytam porządek obrad, który przegłosujemy. Porządek obrad 47. sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 30 października 2018 roku. Punkt pierwszy, otwarcie obrad i stwierdzenie kworum, to już mamy. Drugie, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, rozpatrzenie uwag do protokołu 46. sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 25 października 2018 roku. Czwarty, sprawozdanie z pracy burmistrza. Piąty, podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 25/180/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie statutu gminy Police. Szósty, podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich. Siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa Sołectwa Dębostrów i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Dębostrów. Osiem, podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Police oraz nadania jej statutu. Dziewięć, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police. Dziesięć, podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług o zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police obejmującego w części miejscowości Tanowo, Bartoszewo, Pilchowo, Przęsocin, Wieńkowo i Sierakowo pod nazwą gmina Zachód. 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Ośrodku Sportu i Rekreacji w Policach. Punkt 17. Rozpatrzenie skargi na burmistrza Polic. I punkt 19. Również rozpatrzenie skargi na burmistrza Polic. Punkt 19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Police
w roku szkolnym 2017-2018. 20. Interpelacje i zapytania radnych, 21. wolne wnioski, 22. zamknięcie obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem takiego porządku obrad, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Również dziękuję. Stwierdzam, że Rada porządek obrad przyjęła. Za przyjęciem głosowało 21 radnych. Nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. Punkt 4 porządku obrad. Sprawozdanie z pracy burmistrza. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o wygłoszenie sprawozdania z okresu międzysesyjnego. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Sprawozdanie z działalności burmistrza Polic od ostatniej sesji Rady Miejskiej, przepraszam, to znaczy od 26 września do dnia dzisiejszego, to znaczy 30 października 2018 roku. 5 października podpisałem z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, panem Olgierem Gieblewiczem, umowę na dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 3-kilometrowego odcinka ścieżki rowerowej między Niekłączycą a Trzebieżą. Dofinansowanie wyniesie ponad 1,7 miliona złotych, 1 700 tysięcy złotych, przy ogólnej wartości inwestycji na poziomie 2 milionów złotych. 9 października 2018 roku odbył się przetarg na sprzedaż 7 działek określonych numerami 1102/5, przez 6, przez 7, przez 8, przez 9, przez 10 i przez 11. Położony w Trzebieży w obrębie ulicy Polnej, Stokrotki i Szarotki. W wyniku przeprowadzonego przetargu na 7 działek został ustalony nabywca jednej działki numer 1102/5, cena wyławcza 93 tysiące złotych. Natomiast cena osiągnięta w przetargu to 103 tysiące złotych. W październiku na terenie gminy Police zostały uruchomione czujniki do mierzenia jakości powietrza, to znaczy poziomu stężenia pyłów zawieszonych PM10, PM2/2,5. Czujniki dodatkowo wskazują poziom ciśnienia atmosferycznego, temperaturę oraz wilgotność powietrza. Bieżąca jakość powietrza można sprawdzić na stronie internetowej www.airline.eu, a także darmowych aplikacji na telefonie komórkowym. Na placu Chorobrego również zainstalowano tablicę zbierającą informacje z czujników umieszczonych na Starym Mieście, to znaczy na Starych Policach. 12 października podpisałem umowę z reprezentantem wykonawcy, panem Jarosławem Muszyńskim, na przebudowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Tanowie. W przebudowanym gmachu powstanie m.in. świetlica, która będzie służyć mieszkańcom sołectwa, a także Radzie Sołeckiej. Przebudowa ma zakończyć się do końca czerwca przyszłego roku i obejmuje dobudowę do budynku pomieszczenia świetlicy, wymianę instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i grzewczej, a także instalacji telefonicznej. Ponadto w pobliżu remizy zostanie odnowiony fragment drogi dojazdowej, chodniki i tereny zielone. Wartość tej inwestycji, szanowni państwo, to około 1 350 000 złotych. 13 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbył się drugi przegląd piosenki kresowej i patriotycznej. W trakcie przeglądu zaprezentowały się zespoły z takiej miejscowości jak Mieszkowice, Police, Stobno, Moczyły, Stargard i Przelewice. Festiwal cieszył się bardzo dużym powodzeniem, będzie kontynuowany w następnych latach. 15 października oficjalnie oddano do użytku rozbudowane przedszkole nr 5 imieniem Wandy Chotomskiej w Policach. W uroczystości otwarcia oprócz dzieci i rodziców wzięli udział m.in. zachodniopomorski wicekurator oświaty pan Jerzy Sołtysiak, a także przedstawiciele gminnego samorządu. Dzięki inwestycji prowadzonym w dwóch placówkach, przedszkolu publicznym nr 5
oraz przedszkolu publicznym Rosiem udało się stworzyć dodatkowe miejsca. Chciałem również tu z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi Transnetu, Adamowi Pacholikowi, który się podjął tego zadania do remontu tych dwóch przedszkoli, żeśmy wykonali to z opóźnieniem, ale ku zadowoleniu rodziców, dzieci i samorządu polskiego. Dzięki, panie prezesie. 15 października 2018 roku w czterech punktach naszego miasta przedstawiono miejskie punkty do zbierania elektroodpadów. Są to nowoczesne, specjalistyczne urządzenia do zbiórki drobnych elektroodpadów. Urządzenia tego typu zostały zamontowane po to, aby ułatwić zbierającym mieszkańcom naszej gminy pozbywanie się tych wbrew pozorom niebezpiecznych dla środowiska odpadów. Można do nich wrzucać zużyte baterie i małe akumulatorki, żarówki, płyty CD i DVD, telefony komórkowe, ładowarki oraz piloty do telewizorów oraz inną zużytą drobną elektronikę. Koordynatorem tego przedsięwzięcia jest pani naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami. W ciągu ostatnich tygodni na terenie Polic zostało zainstalowanych kilkanaście nowych ławek. Jest to odpowiedź na napływające do Urzędu Miejskiego prośby mieszkańców. Nowe elementy małej architektury pojawiły się w najbardziej umieszczanych i ciągach pieszych, między innymi przy chodniku z ulicy Bankowej, Piłsudskiego, Tanowskiej, czy również przy ulicy Sikorskiego. Do zamontowanych już ławek będą dostawione dodatkowo kosze na śmieci. Zachęcam do przekazywania do Urzędu Miejskiego w Policach propozycji miejsc, w których należałoby ustawić kolejne ławki. 16 października podczas wspólnej konferencji prasowej gminy Police i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach został zaprezentowany projekt przebudowy stadionu przy ulicy Siedleckiej w Policach. Zakłada m.in. budowę dwóch trybun o pojemności 2660 osób, instalację oświetlenia, budowę trawiastego boiska treningowego, a także parkingu na ponad 100 samochodów. Koszt inwestycji szacowany jest na około 25 milionów złotych. Dlatego też warunkiem koniecznego do tej realizacji jest pozyskanie na ten cel zewnętrznych środków, między innymi z Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej. 16 października 2018 roku o godzinie 19 pod figurą, można mówić, pomnikiem Jana Świętego Jana Pawła II w Policach odbyły się uroczystości 40-lecia wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Razem z przewodniczącym Rady Miejskiej panem Witoldem Królem, moimi zastępcami panem Jakubem Pisańskim, panem Maciejem Greinertem, starostą polickim Andrzejem Benarkiem oraz przewodniczącym Rady Powiatu Polickiego Cezarem Marciszewskim, radnych gminy Police, radnych powiatu polickiego i w imieniu mieszkańców złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. 19 października na cmentarzu komunalnym w Policach został odsunięty pomnik upamiętniający Greków przybyłych do Polski i do Polic pod koniec lat 40. XX wieku. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Greków Pomorza Zachodniego w Polsce, Elias Parera. Po odsunięciu monumentu na cmentarzu goście mogli zobaczyć zorganizowaną przez to stowarzyszenie w hotelu Dobrze Wystałem zdjęć greckich osadników, którzy tu przybyli do Polic w latach 40. ubiegłego wieku. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 21 października odbyły się wybory samorządowe. Frekwencja gminy Police wyniosła 50,41%. Wybory przeprowadzono w 26 obwodach głosowania, to znaczy 25 stałych obwodach do głosowania i jednym odrębnym utworzonym dzięki uchwale Rady Miejskiej w szpitalu policzkim. Wybory przebiegały spokojnie, bez zakłóceń. W głosowaniu na radnych Rady Miejskiej w Policach wyjęto 15 598 kart. Głosów nieważnych było 520, co daje 3,33%. W wyborach na burmistrza Polic wyjęto z urn
15 616 kart. Głosów nieważnych było 141, co daje 0,9%. Serdecznie dziękuję członkom Komisji Wyborczych i wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Policach, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia wyborów. Dziękuję też wszystkim mieszkańcom, którzy wypełnili swój obywatelski obowiązek i wzięli udział w głosowaniu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jest to dzisiaj ostatnia sesja Rady Miejskiej w tej kadencji. Wszystkim radnym bardzo dziękuję za współpracę i życzę dalszych sukcesów w służbie dla dobra naszej gminy i Polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych ma pytanie do tego sprawozdania? Bardzo proszę, pan radny Mariusz Różycki. Panie burmistrzu, ja chciałem zadać jedno pytanie w imieniu mieszkańców Polic i pracowników zakładów chemicznych Police w temacie zakończenia inwestycji przebudowa wiaduktu na ulicy Kuźnickiej. Czy w tym roku spodziewamy się zakończenia tej inwestycji? Dziękuję. Tak jest. Panie przewodniczący Wysokiej Rady, oczywiście nie kryjemy, to mamy pewne trudności w dokonaniu tej inwestycji. Ja monitoruję to, co tydzień jestem i w tej chwili jest postęp prac, jest termin był ustalony, który nie został zachowany, ale żywię nadzieję po rozmowie z dyrektorem, które nastąpi w następnym tygodniu, że ta inwestycja zostanie dokończona. Proszę państwa, można iść dwoma drogami. Można zakończyć inwestycję i, że tak powiem, rozliczać się z wykonawcą, a można również drugą metodę wybrać, tak zwaną może długotrwałą, ale stabilną i dokończenia tej inwestycji. Ja chcę iść tą drugą metodą na spokojnie, oczywiście to jest zakłócenie dla nas, to jest niedobra sytuacja dla nas, ale niezależna od nas, że taka sytuacja się wywiązała teraz. Spokojnie działamy i mam nadzieję, że do końca roku dokończymy tę inwestycję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Grzegorz Ufniarz. Dziękuję bardzo. Uzgodniłem z panem przewodniczącym, że w tym punkcie będę mógł zabrać głos, ponieważ no, tak się składa, że akurat w porządku obrad nie ma uchwał, które opiniuje komisja moja. Szanowni państwo, Elżbieta Jaźwińska, Marcin Michalak, Maciej Dolak, pan Mariusz Różycki, Artur Echaus, Krystian Kowalewski i ja stanowiliśmy zespół, który tworzył w tej kadencji Komisję Budżetu i Finansów Gminnych. Różnie to bywało, ale zazwyczaj udawało nam się dogadywać mimo ścierania się różnych punktów widzenia. Chciałbym państwu serdecznie podziękować za te 4 lata pracy. Chciałbym podziękować za to, że zawsze dochodziliśmy do konkluzji i te tarcia były niewielkie. Dziękuję. Myślę, że Komisja Budżetu i Finansów Gminnych w tej kadencji dała radę i wykonała dobrą pracę. Dziękuję państwu bardzo za współpracę. Również dziękuję, przyłączam się do tych podziękowań, bo to bardzo ważna komisja. Ponieważ nie ma pytań do pana burmistrza, przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 25/180/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie statutu gminy Police. Projekt uchwały został opracowany przez Wydział Organizacyjno-Prawny i przedstawia go burmistrz Polic. Bardzo proszę panią sekretarz gminy, panią Agnieszkę Komor o omówienie projektu tej uchwały. Bardzo proszę pani Agnieszko. Panie przewodniczący, szanowni państwo, statut gminy Police był zmieniany 2 razy. Zgodnie z techniką tworzenia prawa Rada Miejska w takiej sytuacji powinna wydać obwieszczenie o uchwaleniu z tekstu jednolitego z tego statutu. I tak w zasadzie w tym obwieszczeniu nie ma nic nowego. To jest jednolity tekst statutu ze zmianami, które państwo do niego wprowadziliście. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania, uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę, więc odczytam projekt uchwały i następnie przystąpimy do głosowania.
Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu gminy Police. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Również dziękuję. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Za podjęcie uchwały, przepraszam, pan Partyka, bo widzę, żeby nie było, też jakiś problem jest, tak. Za podjęcie uchwały głosowało 21 radnych, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Punkt szósty porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich. Projekt przedkłada burmistrz Polic, a został przygotowany również przez Wydział Organizacyjno-Prawny. Pani sekretarz również przedstawi. Bardzo proszę, pani sekretarz. Te inicjatywy obywatelskie to nic innego jak danie mieszkańcom prawa przedkładania projektów uchwał. Takie prawo Rada Miejska przyznała mieszkańcom już dawno temu i regulacje tego dotyczące znajdowały się w statucie. Jednakże przy ostatniej zmianie statutu te regulacje zostały z niego uchylone, dlatego że zgodnie ze zmienioną ustawą o samorządzie gminnym, ta zmiana dotycząca inicjatyw obywatelskich będzie wchodziła od nowej kadencji, kwestie te powinny być uregulowane odrębną uchwałą. I tak się teraz też dzieje. W tej uchwale jest dość szczegółowo opisany tryb, zasady wnoszenia tych uchwał, kwestie związane z promocją, ogłaszaniem informacji o przedkładaniu przez mieszkańców takich uchwał. Ja szczegółowo omawiałam tą uchwałę na posiedzeniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Gminna Rada zaakceptowała, zaopiniowała pozytywnie projekt tej uchwały i Komisja Budżetu też dość szczegółowo pytała o projekt tej uchwały. Mogę powiedzieć tyle, tak ogólnie, chyba że będą pytania, Państwo będziecie mieli pytania o tryb. Prawo zgłaszania, przedkładania takich uchwał ma zgodnie z ustawą 300 mieszkańców gminy Police, tak jak w dotychczasowym statucie. Ci mieszkańcy wyłaniają komitet, komitet wyłania pełnomocnika, który jest tym partnerem do kontaktu, do rozmowy z władzami gminy w celu dalszego procedowania uchwały i zbierania pod nią podpisów. Dziękuję pani sekretarz. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania, uwagi do projektu uchwały? Nie widzę. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Również dziękuję. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. Przechodzimy do punktu siódmego. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Dębostrów i członków Rady Sołeckiej sołectwa Dębostrów. Bardzo proszę, również pani sekretarz przedstawi. Szanowni Państwo, 3 października wszedł w życie nowy statut sołectwa Dębostrów. Zgodnie z postanowieniami końcowymi tego statutu Rada Miejska zobowiązała się, że w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia jego w życie zarządzi wybory na zasadach w nim uchwalonych. Zgodnie z tymi postanowieniami w momencie wyboru nowego sołtysa i nowej Rady Sołeckiej kończy się kadencja dotychczasowego sołtysa i Rady Sołeckiej. Propozycja jest taka, aby te wybory odbyły się 14 listopada
czyli jeszcze w starej kadencji starej rady. I burmistrz prosi o to, aby rada wyłoniła spośród siebie radnego, który będzie prowadził zebranie wiejskie. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do projektu tej uchwały? Bardzo proszę, pan Grzegorz Ufniarz, pan radny Grzegorz Ufniarz. Chciałbym zgłosić kandydaturę pana wiceprzewodniczącego Michała Rajewskiego do prowadzenia tego zebrania. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi albo inne propozycje? Nie widzę, więc dziękuję bardzo pani sekretarz. Odczytam projekt uchwały i przystąpimy do głosowania. Aha, chciałem zapytać, przepraszam, o zgodę pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 10 października 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Dębostrów i członków Rady Sołeckiej sołectwa Dębostrów. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Również dziękuję. Stwierdzam, że rada uchwałę podjęła. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. Punkt 8 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Police oraz nadania jej statutu. Projekt uchwały przedkłada burmistrz Polic, a został przygotowany przez Wydział Organizacyjno-Prawny. Proszę panią sekretarz o wprowadzenie. Szanowni państwo, to dość ważny projekt uchwały. Już od jakiegoś czasu trwają rozmowy ze środowiskami seniorów. Te środowiska wyrażają chęć powołania, utworzenia w Policach Rady Seniorów. Taką możliwość daje ustawa o samorządzie gminnym, z której wynika, że albo na wniosek organizacji działającej na rzecz seniorów, albo z własnej inicjatywy Rada Miejska podejmuje, może podjąć taką uchwałę. Przygotowaliśmy projekt takiej uchwały. Na początku chcę powiedzieć, że ustawa daje Radzie jedynie możliwość określenia zasad wyborów tej Rady oraz trybu jej pracy. W tej uchwale nie ma żadnych zapisów na temat kompetencji Rady, na temat tego, czym może się zajmować, co może robić. Jeżeli Rada wprowadziłaby do uchwały takie zapisy, byłoby to przekroczeniem jej ustawowych kompetencji. Dlatego ustawa dotyczy tylko kwestii proceduralnych. Natomiast co może robić Rada Seniorów? Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest to takie ciało doradczo-opiniujące, którego działania mają wpływać na pogłębienie solidarności międzypokoleniowej. Rada Seniorów może zajmować się tak naprawdę wszystkim, każdą dziedziną życia społecznego, nie tylko dotyczącego osób starszych. Mówiąc tak kolokwialnie, to taka starszyzna, tak? Taka zespół ludzi doświadczonych, starszych, którzy mają doradzać organom władzy. Propozycja jest taka, aby w skład Rady Seniorów weszło 15 osób. My tutaj spotykaliśmy się z przedstawicielami środowisk senioralnych i wydaje mi się, że to jest do zaakceptowania i że na początek to będzie dobrze, jak będzie 15 osób, maksymalnie. Jeżeli zgłosi się mniej, będzie mniej kandydatów, no to oczywiście skład tej rady będzie mniejszy. 3 spośród tych osób to seniorzy, którzy mogą zgłosić się sami. Nie potrzebują wsparcia żadnej organizacji ani innego podmiotu działającego na rzecz seniorów. Potrzebują wsparcia co najmniej 15 osób, którzy podpiszą się pod takim listem poparcia. Natomiast te 12 osób to przedstawiciele podmiotów działających na rzecz seniorów, czyli w tym uniwersytetów trzeciego wieku, tak stanowi ustawa, czyli organizacji pozarządowych, klubów działających przy radach senioralnych, stowarzyszeń działających na rzecz seniorów. Natomiast zgodnie z linią orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego za takie podmioty nie można uznać ani Rady Miejskiej, ani,
ani burmistrza, tak? Czyli gminy nie traktuje się jako tej organizacji działających na rzecz seniorów, więc w Radzie nie będzie zasiadał ani przedstawiciel burmistrza, ani radny. Oczywiście tak proponujemy, aby dać taką bezwarunkową możliwość uczestniczenia w posiedzeniach tej rady i przedstawicielowi, i przewodniczącemu, bądź osobie przez niego upoważnionej, i burmistrzowi, natomiast bez prawa do głosowania. Kto przeprowadzałby wybory tej rady? Tutaj jest opisany w uchwale szczegółowo sposób wyboru rady, ale tą komisją tak zwaną wyborczą, ta komisja składałaby się z przedstawiciela Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, czyli tam byłby ten czynnik społeczny, przedstawiciela Rady Miejskiej, wybranego tutaj na sesji uchwałą, i przedstawiciela burmistrza. Jeżeli Państwo macie pytania, to ja odpowiem. Myślę, że przedstawiłam. Dodam jeszcze, że ta uchwała była konsultowana ze środowiskami senioralnymi i tam było sporo takich uwag proceduralnych, w większości one zostały uwzględnione, ale były też uwagi, w zasadzie takie zarzuty dotyczące tego, że tam nie ma kompetencji dla tej rady. No i te uwagi nie zostały uwzględnione. Tutaj nie może być kompetencji dla rady. O tych kompetencjach mówi ustawa. Uchwała była też opiniowana przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego. Rada też zgłosiła takie uwagi proceduralne, redakcyjne i te wszystkie uwagi zostały uwzględnione. Dziękuję, pani sekretarz. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, więc przeczytam porę. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały i przystąpimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2018 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Police oraz nadania jej statutu. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jest przeciwnego zdania? Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Również dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Skończyliśmy jakby pakiet tych uchwał tego rodzaju działalności tu na rzecz społeczeństwa. Teraz ogłaszam 15-minutową przerwę i przejdziemy do pakietu tak zwanego, także tak powiem, komunalnego. Przerwa kwadrans, 15 minut. Punkt 9 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Police. Projekt uchwały przedkłada pan burmistrz Polic, a został przygotowany przez Wydział Gospodarki Odpadami. Bardzo proszę panią naczelnik Annę Zielińską. Szanowni Państwo, w regulaminie utrzymania czystości i porządku wykreślamy zapis dotyczący możliwości spalania odpadów na terenie gminy Police poza instalacjami do tego przygotowanymi. Wynika to z zapisu ustawy o odpadach. Jest tam zapis, który mówi, że można spalać tego typu odpady roślinne na terenie gminy poza instalacjami, ale jest tam warunek, że gminnym systemem gospodarki odpadami nie będą objęte bioodpady. No niestety rozporządzenie ministra środowiska nakłada na wszystkie gminy w Polsce obowiązek segregacji tego typu odpadów. W związku z tym nie spełniamy wymogu zapisu ustawowego. Kolejny zapis dotyczy unormowania kwestii odbioru odpadów z tak zwanych nieruchomości mieszanych, czyli z takich, w których w części mieszkają mieszkańcy, a w drugiej części tych samych nieruchomości prowadzone są różnego typu działalności gospodarcze. Tutaj
W przyszłości planujemy objęcie systemem również tych nieruchomości niezamieszkałych. W związku z tym odbiór odpadów będzie dostosowany dla tych nieruchomości do odbioru od mieszkańców. Kolejny zapis jeszcze zostaje unormowany dla przedsiębiorców, którzy na dzień dzisiejszy mają obowiązek zawierać cywilnoprawne umowy na odbiór odpadów. I tutaj zostanie bardziej uszczegółowione, jeżeli chodzi o tak zwane umowy na odbiór odpadów na zgłoszenie. To zostanie wykreślone. Każdy z przedsiębiorców będzie miał obowiązek określić wielkość pojemnika i regularną częstotliwość odbioru. Takie działania zostały wprowadzone dlatego, że nie wszyscy przedsiębiorcy, którzy podobne umowy na zgłoszenie zawierali, zachowywali się właściwie. Zdarzało się, że odbiór był nieregularny, swoje odpady raz na kilka miesięcy zgłaszali do odbioru, natomiast zostały nadmiary odpadów podrzucane na osiedla bądź w inne miejsca do tego nieprzeznaczone. Kolejny zapis dotyczy unormowania pozbywania się odpadów zielonych z terenów rodzinnych ogrodów działkowych. Użytkownicy działek w RODach mają obowiązek zagospodarowania odpadów zielonych na terenie ogrodów działkowych. Też były zgłoszenia wielokrotne, że użytkownicy RODu pozbywali się swoich odpadów zielonych do lasu, na łąki, w inne miejsca do tego nieprzeznaczone, dlatego to zostało wprowadzone. Nadmieniam jeszcze, że projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Oprócz tego był konsultowany z wydziałami ochrony środowiska i gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w zakresach działania tych wydziałów. Dziękuję. Dziękuję Pani Naczelnik. Bardzo proszę o opinię Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ochrony Środowiska. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, informuję, że Komisja Infrastruktury Komunalnej i Rozwoju Ekologii na wczorajszym posiedzeniu szczegółowo zajęła się omówieniem tego projektu uchwały i wydała dla niego pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Przewodniczący. Bardzo proszę. Pan radny Krystian Kowalewski, proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, wczoraj na komisji dyskutowaliśmy i parę spraw budziło nasze wątpliwości. Wczoraj tak. W każdym razie te tematy przechodzą poprzez tych kilka uchwał, więc jakby proszę o wyrozumiałość, jeżeli będą zahaczały o inne, bo tam jest na przykład kwestia deklarowania, tu jest kwestia regulaminu, więc one przez te kilka uchwał przechodzą. Ale co budzi moją wątpliwość? Oczywiście słusznym kierunkiem jest próba ujęcia w systemie wszystkich podmiotów, które na terenie gminy funkcjonują w jakiś rozsądny sposób, gdzie te opłaty nie będą jakoś znacząco wpływały na koszty funkcjonowania, w tym wypadku mam na myśli działalności gospodarczej. Jednak jako argument, który jest tutaj podawany, aby tą zmianę i w ten sposób te podmioty ująć, mówi się o 300-400 podmiotach, proszę mi poprawić, jeżeli się mylę, opieram się na informacjach przekazanych na komisji. Mówi się o tym, że pojemniki, które dotychczas, których nie mieli, które mają zadeklarować, które dotychczas były wykorzystywane z zasobów komunalnych wielorodzinnych, są często przepełniane i często powoduje to, że osoby, które płacą, mają pogorszony standard tej obsługi związanej z wywozem, odbiorem odpadów komunalnych. I do czego dążę? Dążę do tego, jeżeli te deklarowane pojemniki są wirtualne, to znaczy służą jedynie temu, aby naliczyć jakąś opłatę, to tej sytuacji z tym dyskomfortem jakby nie poprawimy. Z drugiej strony, jeżeli mielibyśmy sobie wyobrazić, jeżeli sytuacja miałaby się zmienić, faktyczna sytuacja miałaby się zmienić, a nie tylko finansowa, jeżeli mielibyśmy sobie wyobrazić, że stanie na mieście przy każdej działalności gospodarczej 300 do 400 dodatkowych pojemników, to budzi to pewne wątpliwości. Po pierwsze z tego tytułu, że przy gęsto zabudowanych osiedlach nie jest tak łatwo gdzieś postawić pojemnik. Po drugie pogorsza to estetykę. Po trzecie na osiedlach przechowywanie pojemników odbywa się w przestrzeniach do tego przeznaczonych. I te wiaty są często takie na wymiar, gdzie tam kolejnych pojemników nie można dostawiać.
co powoduje, że rzeczywiście grozi nam to, że ten przedsiębiorca, jeżeli zamówi sobie pojemnik na przykład 120-litrowy, postawi go przed sklepem, a to ani nie poprawi estetyki, ani standardu, ani nie będzie, że tak powiem, bardziej czyste i bardziej komfortowe rozwiązanie dla mieszkańców. Dlatego uważam, że należało bardziej by się skupić na zmianie stanu faktycznego. Jeżeli przykładowo przeciwko przedsiębiorcom porusza się argument, że na przykład zapychają pojemniki na papier, to może należałoby w tych miejscach zintensyfikować pracę mające na celu stawianie moloków. W zeszłym roku Transnet próbował pozyskać środki, żeby to jakby w krótszym okresie wykonać. Nie udało się środków pozyskać, ale może warto byłoby bardziej się o to postarać, może dofinansować to z budżetu i w ten sposób problem rozwiązać, abstrahując już od tego przepływu finansowego, który za tym idzie, ale chodzi o przepływ też faktyczny śmieci. Uważam, że te propozycje nie rozwiązują z jednej strony problemów, a generują nowe dodatkowe i wbrew pozorom nie generują dużych przychodów do budżetu, bo z jednej strony się mówi o około 200 tysiącach więcej do budżetu, z drugiej strony musi mieć świadomość, że część tych środków i tak trafia do Transnetu, ponieważ na ten moment część przedsiębiorców odprowadza te śmieci poprzez indywidualne umowy z Transnetem, więc teraz indywidualnie nie będą tych środków odprowadzać, w związku z tym one o tyle pomniejszą obecne wpływy. Więc jakby według mnie ta uchwała nie rozwiązuje tego problemu, dlatego budzi pewne wątpliwości. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Maciej Greinert, a później być może pani naczelnik. Panie radny, bardzo proszę. Panie radny, chodziło nam przede wszystkim po pierwsze o to, żeby zlikwidować tą fikcję, którą jest, że wielu przedsiębiorców ma podpisane umowy z Transnetem i ma podpisane umowy na tak zwane właśnie wywołanie i raz na kwartał, czy nawet rzadziej przyjeżdża, wołany jest Transnet, jest faktura, jest umowa, wszystko jest w porządku, prawda? To jest patologia, z którą chcemy walczyć. A po drugie, proszę łaskawie zauważyć, że pojawiła się już zapowiadana szeroko zmiana ustawy tak zwanej śmieciowej, która zakłada, że od 2020 roku wszystkie nieruchomości będą muszą być objęte systemem, czy nam się będzie to podobało, czy nie. Dlatego my chcemy w tym roku objąć nieruchomości mieszane, przetestować właśnie te wszystkie problemy, które wynikną, o których pan między innymi mówił, bo ja się zgadzam, że część z tego, co pan mówił, to jest prawda rzeczywiście i z tym problemem będziemy się musieli zmierzyć. Ale chcielibyśmy to przetestować, bo jako 2020 roku będziemy musieli, czy nam się to będzie podobało, czy nie, bo to będzie wymóg ustawowy, wprowadzić do systemu wszystkie nieruchomości i tak zwane zamieszkałe i niezamieszkałe. Pan radny ad vocem, tak? No, głos dyskusji dalszy, no, w związku z wcześniejszą odpowiedzią. Oczywiście ja nie podważam wymogów formalnych i w żaden sposób nie neguję tego, że te podmioty w uczciwy sposób powinny partycypować w kosztach utrzymania tego systemu. Oczywiście nie wiem, jeżeli ktoś zadeklaruje pojemnik 120 litrów, to w jaki sposób my zweryfikujemy, czy on nadal nie podrzuca przykładowo śmieci do gniazda obok. Nie jesteśmy w stanie tego kontrolować, w związku z tym niewiele się musi zmienić. Może się okazać, że jego pojemnik będzie odbierany, ale pusty, albo nadal będzie ilość jego odpadów niedoszacowana. Z drugiej strony dużym problemem jednak mimo wszystko są na przykład kartony, jeżeli chodzi o sklepy, bo opakowanie i cała reszta trafia do mieszkańców, a tutaj, że tak powiem, pojemniki na odpady zmieszane niewiele wnoszą. Jest tu kwestia jakby pojemników czy sposobu odbioru odpadów sortowanych, więc tutaj jakby to ta uchwała tego nie zmienia. Znaczy trudno dyskutować z tym, co pan radny powiedział, bo ja wierzę jednak w inteligencję ludzi, którzy jeżeli będą mieli pojemnik przy blisko swojego miejsca pracy, to na pewno nie będą za to płacić, na pewno nie będą latać do pojemnika od daleko dalej. No proszę troszeczkę uwierzyć w inteligencję naszych mieszkańców i naszych przedsiębiorców. Nie? Ja w nią bardzo mocno wierzę, wierzę w to, że większość z nich uczciwie będzie płaciła, będzie się do tego uczciwie przystosowywało. Natomiast jeszcze raz powtarzam, to co pan mówi, że mogą być jakieś kłopoty z postawieniem tych pojemników, z organizacją nowych gniazd ewentualnie, dostawieniu. Ja się z panem zgadzam, ale przetestujmy po prostu to na mniejszej ilości, żebyśmy później w 2020 roku nie stanęli przed większym problemem, prawda? Zobaczmy, przeanalizujmy to i na pewno będzie nam łatwiej w 2020 roku objąć wszystkie nieruchomości niezamieszkałe. Dziękuję bardzo. Jeszcze bardzo proszę. Ale chciałbym poprosić krótko i kończymy tą wymianę zdań. To znaczy myślę, że dyskusje na sesji są wskazane i tutaj nie ma co jej skracać, tym bardziej, że zwięźle formułuję swoje wypowiedzi. Aczkolwiek tym razem chciałem już króciutko ad vocem, żeby tematu nie przeciągać. Po pierwsze, ja wierzę w inteligencję ludzi bardzo mocno.
naszych mieszkańców. Mam jedynie wątpliwości co do inteligentnego zorganizowania tego systemu i nad tym jakby tutaj dyskutujemy, żeby on na tyle był zorganizowany słusznie i prawidłowo, żeby ci ludzie mogli z rozsądkiem z niego korzystać. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Pani naczelnik chciałaby, proszę uprzejmie. Ja chciałam tu jeszcze dodać, że na większości osiedli przedsiębiorcy prowadzący działalność przede wszystkim w blokach korzystają z tych samych gniazd śmietnikowych co mieszkańcy, więc tutaj będzie udział w pojemniku, a nie dostawiane nowe pojemniki, chyba że zarządca, właściciel terenu wskaże nam dodatkowe miejsca, to będziemy dostawiać. Jeżeli chodzi o przykładowy spółdzielnie Chemik, wydzielone mają gniazda śmietnikowe, ale tylko na pojemniki do odpadów zmieszanych i nie ma tam miejsc na dodatkowe pojemniki do selektywnej zbiórki, więc i tak do mieszkańców wrzucają. I teraz nam jest też trudno wydzielić, ile mieszkańcy wytwarzają odpadów, a ile przedsiębiorcy. Jeżeli obejmiemy systemem nieruchomości mieszane, uszczelnimy w ten sposób cały system pod tym kątem. I to jest taki początek, wydaje się, dobry. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę teraz pan przewodniczący Michał Rajewski i następnie pan radny Zygmunt Kowacki. Ja chciałbym się zapytać pani naczelnik, czy mieszkańcy pod miejscy ze wsi zostaną poinformowani o możliwości pozyskania worków na bioodpady? Zostało to zapisane w umowie, będą informowani, że można, z tym, że worki na bioodpady nie dajemy do wszystkich, więc będą tylko informowani, że mogą odebrać u odbiorcy odpadów, u firmie, która będzie realizowała usługę. Tak samo jest z pojemnikami na terenie miasta Police. Nie każdy pojemnik jest potrzebny pod danym adresem, nie każdy wytwarza tego typu odpady i nie ma potrzeby. Są też mieszkańcy, którzy mają kompostowniki, więc nie wskazane jest, żeby wszędzie obstawiać wszystkie posesje tego typu pojemnikami. Podobnie z workami. Ale będą informowani mieszkańcy o tym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Zygmunt Kołacki, proszę uprzejmie. Panie naczelnik, podobne pytanie jak pan Michał wyprzedził mnie, ale mnie chodzi w szczególności o mieszkańców wsi, gdzie mamy w tej chwili problem z liśćmi. Jest tego tak duża masa, że mieszkańcy pytają się, co mają z nimi robić. Przypadki takie, że przy ulicy Szczecińskiej jest to droga wojewódzka, kasztany, dęby, klony. Jest tego tak masa, że no nie wiemy, co z nimi robić. Jak pani rozwiąże ten problem? I co? Odbieramy odpady tylko z nieruchomości zamieszkałych. Jeżeli chodzi o tereny, o ulice, Wydział Gospodarki Odpadami się tym nie zajmuje. Także trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Bo to zarządca drogi prowadzi jakieś sprzątania czy inne sprawy z tym związane. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciał zaprosić? Jeszcze pan Zygmunt Kołacki, bardzo proszę. Chodzi o to, panie naczelnik, że te drzewa, te ofitujące w te liście kasztany w szczególności, są na posesjach. Ja nie mówię, że tylko przy ulicy Szczecińskiej, to wiadomo, że zarządca Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale na posesjach. I co z nimi robić? Nie można w tej chwili ta ustawa zabrania spalania pozostałości. I tu jest duży problem, że o to mi chodzi w szczególności, bo wiadomo, że na Szczecińskiej, jeżeli ktoś sprzątnie, to sprzątnie, bo wiadomo, że Zarząd Dróg Wojewódzkich tego nie zrobi. W szczególności na posesjach dużej ilości liści. Jeżeli chodzi o posesje, do 30 listopada jeszcze jest taka możliwość, żeby spalać pozostałości roślinne. Regulamin, jeżeli państwo podejmiecie uchwałę, będzie obowiązywał od 1 stycznia dopiero. W związku z tym jeszcze są takie możliwości spalania. Druga sprawa, że jeżeli chodzi o odpady z posesji, możemy zgodnie z regulaminem obowiązującym oddawać do firmy. Czyli możemy dwa worki 120-litrowe spod posesji
odbierać, a resztę można w ramach opłaty do PSZOK-u. Tam też są limity, 10 worków na miesiąc. Także jeszcze jest taka możliwość. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz zapytam, czy są jakieś uwagi, ponieważ nie widzę. Proszę o opinię Komisji Infrastruktury Komunalnej i Rozwoju. Była już, tak? Już pan przewodniczący, dobrze. Okej. Okay. W związku z tym odczytam projekt uchwały, przystąpimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Police. No, kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Troje radnych wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciwny. Dziękuję uprzejmie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowania tych odpadów. Projekt uchwały, podobnie jak poprzedni, przygotowany został przez Wydział Gospodarki Odpadami, a przedkłada go burmistrz Polic. O wprowadzenie poproszę panią naczelnik Annę Zielińską. Bardzo proszę, pani naczelnik. Szanowni państwo, również ten projekt uchwały przedkłada burmistrz Polic. Ten projekt jest konsekwencją poprzedniego projektu uchwały, który państwo przegłosowaliście. Dotyczy unormowania kwestii odbioru odpadów z nieruchomości mieszanych. Wcześniej wspomniałam, że że planujemy objęcie nieruchomości mieszanych systemem. W związku z tym no, wydaje się, że wszystko zostało już wcześniej powiedziane. Również ten projekt został pozytywnie zaopiniowany przez powiatowego inspektora sanitarnego w Policach. Dziękuję. Dziękuję pani naczelnik. Bardzo proszę pana przewodniczącego Marcina Michalaka o opinię Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, informuję, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii również w tym przypadku wydała pozytywną opinię dla projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Odczytam projekt uchwały. Jeżeli Rada pozwoli, to we fragmentach, bo jest obszerna. A pani naczelnik, dziękuję na razie. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Nikt nie głosował przeciwko. Troje radnych wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy. Podobnie jak poprzednie uchwały, ta została przygotowana przez Wydział Gospodarki Odpadami. Bardzo proszę panie naczelnik o przybliżenie jeszcze treści tego projektu. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o wybór metody i wysokość stawki dla mieszkańców, nic się nie zmieni. Zostaną stawki na takim samym poziomie jak w latach poprzednich, czyli 15 i 25 zł. Jeżeli chodzi o wybór metody, również będzie liczona tak jak do tej pory od osoby zamieszkującej na terenie gminy Police. Jeżeli chodzi o
nieruchomości niezamieszkałe, znajdujące się w nieruchomościach mieszanych, o czym wspomniałam wcześniej. Tutaj zostały określone wysokości stawki za konkretne wielkości pojemnika. I tak, za pojemnik 120-litrowy będzie stawka 12 zł, 240 litrów 24 zł, pojemnik 1100 litrów 81 zł. To jest przy segregacji odpadów. Jeżeli chodzi o to, bo póki co jeszcze możemy w tym roku, nie wiem jaka będzie kształt nowej ustawy, póki co jeszcze możemy określać, że na nieruchomościach można zadeklarować nieselektywną zbiórkę odpadów. I dlatego też zostały ustalone stawki wyższe przy braku segregacji. 120 litrów 21 zł, pojemnik 240 litrów 42 zł, pojemnik 1100 litrów 132 zł za jeden odbiór. Jeżeli chodzi o lokale mieszane, jeżeli mieszkańcy zadeklarują w danej nieruchomości selektywną zbiórkę odpadów, również i przedsiębiorcy działający na tej nieruchomości będą musieli również segregować odpady. Także nie ma innej możliwości, żeby przedsiębiorcy inaczej postąpili niż mieszkańcy. Dziękuję bardzo. Komisja Infrastruktury Komunalnej, bardzo proszę o opinię. Dziękuję bardzo. Również w tym przypadku Komisja Infrastruktury Komunalnej wydała pozytywną opinię dla tego projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Radny Krystian Kowalewski. Takie w sumie krótkie pytanie, logiczne, zagadka. Wspomniała Pani przed chwilką o tym, że w przypadku niesegregowania odpadów przez przedsiębiorcę podlega on wyższej opłacie. Z drugiej strony Pani mówi, żeby w związku z tym, że nie ma miejsc na śmietniki będą, można powiedzieć, w jakiś sposób wirtualne, czyli będą pojemnością włączone w większe pojemniki, na przykład do nieruchomości. I co w sytuacji, kiedy przedsiębiorca swoich śmieci nie posegreguje, ale jego miejsce jest w dużym śmietniku i duży śmietnik jest nieposegregowany, podczas kiedy to nie posegregował w tym wirtualnym śmietniku jeden przedsiębiorca? Czy cała nieruchomość, czy mieszkańcy, że tak powiem, sąsiedni dostaną karę z tego przedsiębiorcę? Póki co na nieruchomościach, w większości nieruchomości wielolokalowych nie ma miejsc na posadowienie pojemników dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy korzystają z tych samych pojemników, co mieszkańcy. Nawet, tak jak wspomniałam wcześniej, w spółdzielni Chemik, gdzie są wielkie tereny, nie ma pojemników na segregowane odpady, a w większości przedsiębiorcy produkują odpady opakowaniowe. A na to już właściciel terenu nie zapewnił miejsc. Dlatego też nie ma możliwości, żeby jedni segregowali, bądź drudzy nie, bo nie będziemy w stanie określić, która grupa wrzuca odpady zmieszane i niewłaściwie posegregowane. Bardzo proszę, jeszcze pan burmistrz Maciej Granie. Ja chciałem jeszcze panu radnemu zwrócić uwagę na jedno niebezpieczeństwo, które jest teraz w przepisach istniejącego póki co prawa, mianowicie w ustawie mówi się cały czas o nieruchomości. W przypadku spółdzielni nieruchomością jest powierzchnia gruntowa zabudowana wieloma budynkami, prawda? Jeżeli wejdzie przepis, który też chce Ministerstwo Gospodarki zatwierdzić, a który mówi, że od 2020 roku będzie tylko możliwość segregacji odpadów, a jeżeli ktoś nie będzie segregował, to będzie czterokrotna wysokość stawki, taki projekt był, prawda, to wtedy za jednego człowieka w spółdzielni będzie odpowiadało nieraz 2-3 tysiące osób i to niestety wynika tylko i wyłącznie z przepisu prawa. Pan burmistrz na moją prośbę napisał taki wniosek do ministerstwa, zresztą myśmy do spółdzielni go wysyłali i pewnie pan radny będzie mógł się w spółdzielni mieszkaniowej Chemik zapoznać z tym pismem do Ministerstwa Środowiska. Myśmy proponowali, żeby w zmianie ustawy znalazł się taki przepis, który pozwala na dzielenie nieruchomości na gniazda. Czyli to, co de facto jest u nas, jeśli chodzi o mieszkańców, prawda, w spółdzielniach generalnie są gniazda są z reguły przyporządkowane do poszczególnego bloku czy grupy bloków i wtedy, gdyby
ten przepis znalazł się w tych projektowanych zmianach, to wtedy można by było nieruchomość spółdzielczą podzielić na te gniazda i wtedy przy ewentualnym braku segregacji, tą w cudzysłowie karę, bo tu cały czas jest mowa o odpowiedzialności zbiorowej, tak czy inaczej, płaciłaby mniejsza ilość mieszkańców. Póki co prawo na to nie pozwala, prawo wyraźnie mówi o nieruchomości. Nie? Także to jest takie zagrożenie, to jest między innymi odpowiedź na pana pytanie. Bardzo proszę, pan radny Krystian Kowalewski jeszcze, proszę uprzejmie. Ja oczywiście rozumiem, że większość absurdów i tych dziwnych sytuacji, które teraz omawiamy, wynika z wadliwości prawa, z którym przyszło nam się zmierzyć, przy czym cała dyskusja jakby dąży do tego, żebyśmy pewnych błędów ustawy próbowali jakby przewidywać i ich nie powielać, bo sytuacja, w której na przykład do jednego gniazda zostanie włączony do ogólnego śmietnika, w przypadku spółdzielni mieszkaniowej Chemik może nie ma aż takiego problemu, bo większość nieruchomości ma to jakoś rozwiązane, jednak trzeba pamiętać, że nieruchomości były projektowane długo, długo przed nami, że tak powiem, i na to wpływu nie mieliśmy, a przepisy odpowiednio mówią, jakie są odległości wiat, gniazd od okien, jak muszą być zorganizowane, co powoduje, że to pewne możliwości ogranicza ustawiania tych wiat. W każdym razie sytuacja, w której w śmietniku zbiorowym będzie dołączony do niego przedsiębiorca, bo nie ma gdzie postawić jego pojemnika i w związku z tym gmina naliczy karę czterokrotną i taka rodzina czteroosobowa zamiast 60 zł zapłaci 240 zł w skali jednego miesiąca, no to może być duży dramat i duże, że tak powiem, ryzyko dla samej gminy, nie? No bo myślę, że tutaj to już się nie obejdzie bez emocji, więc jakby takie sytuacje należy przewidzieć. Dziękuję. Panie radny, fachowcy mówią, że w Polsce deklaruje segregację 80% mieszkańców, faktycznie segreguje 20%. Także ja sądzę, że ten problem, o który pan mówi, będzie w większym stopniu dotyczył mieszkańców niż przedsiębiorców. Nie demonizujmy tego problemu, jeśli chodzi o przedsiębiorców, których, jak sam pan powiedział, w skali teraz nieruchomości mieszkaniowych, w skali spółdzielni jest tam kilkudziesięciu czy kilkuset, a mieszkańców jest kilka tysięcy, nie? Także nie demonizujmy tego problemu. Ja sądzę, że przedsiębiorcy będą bardziej zdyscyplinowani od mieszkańców. Takie jest moje osobiste zdanie. Dziękuję bardzo. Jako też członka spółdzielni mieszkaniowej. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, bardzo proszę, głos ma teraz pan radny Grzegorz Ufniarz. Dziękuję. Ja bym w tych rozważaniach jednak próbował odnieść propozycję do tego, co dzisiaj mamy, czy do dzisiejszego stanu. A dzisiejszy stan, i to podam na przykładzie z mojego podwórka, nie ze spółdzielni, tylko z innych rejonów. Dzisiejszy stan jest taki, że przedsiębiorca ma umowę z firmą, która odbiera od niego śmieci na wezwanie. Te śmieci są odbierane raz na kwartał albo i rzadziej, to zależy jaki jest zapis w umowie. Natomiast śmieci są cały czas przez tego przedsiębiorcę produkowane. Gdzie one lądują? One lądują w śmietniku zbiorczym, za który płacą wszyscy mieszkańcy. One tam lądują fizycznie, to się dzieje. Więc nie ma takiej sytuacji, że śmieci nagle się zrobi więcej. My po prostu sankcjonujemy te odpady, które trafiają do pojemników i próbujemy tych przedsiębiorców wpleść do systemu i zdobyć na to pieniądze, bo jeżeli przedsiębiorca ma dostawę i jedną dostawą zapełnia cały pojemnik na papier, bo po dostawie towaru ma tyle kartonów i trzeba ten papier wywozić częściej, co się dzieje, na przykład, nie wiem, radni okoliczni dzwonią, proszą Transnet o wywiezienie, bo nie ma miejsca. Takie rzeczy przecież się dzieją ciągle. To dzięki temu, że ten przedsiębiorca zostanie wpleciony w ten system, pieniądze trafią i koszty tego wywozu będą w części większej pokryte. Więc porównajmy ten system, który jest proponowany z tym, co dzisiaj się dzieje i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy to polepsza sytuację, czy nie. W mojej ocenie polepsza. Dziękuję. Proszę, pan radny Krystian Kowalewski. To jak system funkcjonuje, to już w wcześniejszej wersji, znaczy we wcześniejszym etapie tej dyskusji ustaliliśmy i to nie ma wątpliwości. Wiemy, że cel, jaki będzie zrealizowany, to zwiększenie przychodów do systemu i to jest główny cel, który realizujemy. A że system funkcjonuje wadliwie, no to nic tu się nie zmienia w tym zakresie, więc się nie pogarsza, ale też się nie polepsza. No zakładamy, że kiedyś moglibyśmy polepszyć ten system. Myślę, że tutaj są dwa kluczowe problemy. Jeden to jest właśnie, jeżeli mówimy na przykład o tych kartonach nieszczęsnych, to nie wymaga zmiany systemu, tylko dostawienia kilku moloków i system już nie ma problemu przypełnionych pojemników na odpady papierowe, bo to jest kilka miejsc takich w Policach. A druga kwestia, jednak musimy mieć świadomość tego, że
Bo to zależy, bo to, jedno to są przepisy, a drugie to jest to, co, że tak powiem, gmina planuje robić w działaniach. A w działaniach dąży do tego, żeby maksymalnie oddzielić gniazda śmietnikowe poszczególnych nieruchomości po to, żeby móc określić, którą nieruchomość ukarać za niewłaściwy sposób sortowania śmieci i żeby nie było tak, że jest to straszenie jakimś, nie wiadomo, jakąś przyszłością, to w spółdzielni mieszkaniowej Chemik dla przykładu już 3 sytuacje były, gdzie odmówiono odebrania śmieci, ponieważ stwierdzono, że skład śmieci jest nieodpowiedni i był z tego płynący problem. Więc jeżeli do tego ma prowadzić praktyka, że maksymalnie te gniazda odseparujemy, a następnie będziemy chcieli karać tych ludzi po to, żeby jeszcze dodatkowo zasilić system, no to z tego przyjdą niepokoje społeczne i z tego ludzie będą na to będą się gniewali, bo jeżeli w Wieżowcu 2 osoby nie sortują i wrzucają do jednego śmietnika w pionie do zsypu, jak to zweryfikować? Nie da się zweryfikować. Wszystkich się ukara, to będzie to jawna niesprawiedliwość. I przestrzegam przed takim działaniem, bo później już państwo tego nie zahamujecie i co się stanie, to już zostanie. Dziękuję bardzo. Ja bym prosił Państwa nie wygłaszanie tu przemówień, tylko konkluzję wypowiedzi, bo tak to się zagadamy na śmierć. Jeszcze Pan Burmistrz. Znaczy, no ja jeszcze raz chciałbym przypomnieć, że te w cudzysłowie kary i ta odpowiedzialność zbiorowa to nie jest odpowiedzialność, którą wprowadzi gmina, tylko wprowadzi ustawa, więc proszę nie mylić pojęć, Panie Radny, to po pierwsze. A po drugie, to chciałem powiedzieć tak, do tej pory przedsiębiorcy nie byli w systemie i proszę sobie samemu odpowiedzieć, co zarządca nieruchomości przez 4 lata zrobił na to, żeby wprowadzić przejrzysty układ segregacji śmieci dla przedsiębiorców, którzy wynajmują, poddzierżawiają lokale z mienia spółdzielczego. Proszę sobie na to w duchu samemu odpowiedzieć. Amen. Proszę bardzo. Jak już wspomniałem, tutaj moja troska bardziej można ją odnieść do spółdzielni mieszkaniowej Odra, ponieważ u nich jest system inaczej zorganizowany i te gniazda nie są wydzielone. W spółdzielni mieszkaniowej gniazda są wydzielone, więc tego problemu nie będzie. A z drugiej strony obowiązek zorganizowania systemu odbioru odpadów komunalnych ciąży na gminie, więc proszę tego nie zganiać na spółdzielnię. Spółdzielnia robi co należy, robi co musi i, jak to, i realizuje to w miarę możliwości najlepiej jak potrafi. Ale nie zganiajmy tego na nich, bo obowiązek ciąży na gminie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapytam, czy ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć. Nie widzę. W związku z tym odczytam projekt uchwały i przystąpimy do głosowania. Też może, jeżeli Wysoka Rada pozwoli, to we fragmentach, bo jest dosyć obszerny treściowo. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Nikt nie był przeciwny. 3 radnych wstrzymało się od głosu. Punkt 12 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Jak poprzednie uchwały, też została przygotowana przez Wydział Gospodarki Odpadami. Bardzo proszę panią Annę Zielińską o wprowadzenie do tego tematu. Szanowni Państwo, również ten projekt uchwały jest konsekwencją wcześniejszych podjętych uchwał. Jeżeli chodzi o wzory deklaracji dla mieszkańców, nic się nie zmienia. Do wzorów deklaracji dopisane zostały tylko pola, w których należy umieścić dane dla nieruchomości niezamieszkałych, znajdujących się w nieruchomościach mieszanych, czyli dla przedsiębiorców. Czyli trzeba będzie wpisać rodzaj pojemnika, wielkość i obliczyć opłatę z tej części nieruchomości. Tutaj jeszcze mogę przytoczyć
nawiązując do poprzednich wypowiedzi, że problem ten, jeżeli chodzi o nieruchomości mieszane, jest bardziej wyrazisty w przypadku, gdy część zamieszkała i część nie zamieszkała, znajduje się w posiadaniu różnych podmiotów. Czyli tutaj mamy i przedsiębiorców, i mieszkańców. Gromadzenie odpadów komunalnych we wspólnych dla całej nieruchomości pojemnikach właściwie uniemożliwia wyodrębnienie części odpadów, których odbiór i zagospodarowanie spoczywa na gminie i powoduje, że przedsiębiorca odbierający odpady na zlecenie gminy zmuszony jest również do odbioru odpadów z części niezamieszkałych, zwłaszcza tam, gdzie mają wspólne te pojemniki. Dlatego uznaje się zasadne podjęcie stosownej uchwały. Dziękuję bardzo, pani naczelnik. Poproszę Komisję Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, również w tym przypadku komisja wydała pozytywną opinię dla tego projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym odczytam projekt uchwały i przystąpimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2018 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała przez Radę została podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ach, przepraszam bardzo. Przepraszam. Tak. Zagłosowało 18 radnych. Nikt nie był przeciwny. Wstrzymało się od głosu 3 radnych. Proszę państwa, ja mam tylko taką uwagę na kadwie tych ostatnich uchwał odnośnie gospodarki odpadami komunalnymi. Ponieważ tyle było uwag, prosiłbym państwa, żeby sformułować te uwagi na piśmie i przesłać do Wydziału Gospodarki Odpadami. Wtedy zawsze jest możliwa nowelizacja uchwały i naprawienie, bo tutaj te słowa jakoś uciekają później w przestrzeni. Natomiast uwagi wszystkie można sformułować, jeżeli są lepsze pomysły, to zawsze jest można wprowadzić w życie. Punkt 13 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody. To jest projekt uchwały przygotowany przez Wydział Ochrony Środowiska. Bardzo proszę o wprowadzenie panią naczelnik Annę Chabratowicz. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jest tutaj mowa o pomniku przyrody w Tatyni. Jest to Bóg Pospolity Cezar. Została przeprowadzona ekspertyza dendrologiczna na zlecenie urzędu, żeby sprawdzić stan i kondycję pomnika. Przeprowadzona ekspertyza zaleca, aby wykonać ścięcia sanitarne, czyli usunąć posusz gałęziowy i konarowy, wykonać cięcia korygujące po obrysie korony, tak żeby zachować odpowiedni kształt drzewa oraz montaż wiązania elastycznego, aby zapobiec rozłamaniu się gałęzi. Planowane zabiegi to termin do 31 marca 2019 roku i oczywiście zgodnie z ekspertyzą sporządzoną przez pana Marcina, doktora Marcina Kubusa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii. Bardzo proszę pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, mieliśmy wczoraj możliwość gościć na posiedzeniu panią naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i wysłuchać jej wyjaśnień. Na podstawie tych wyjaśnień komisja wydała pozytywną opinię dla tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos jeszcze? Nie widzę. Dziękuję pani naczelnik. Na razie, bo będzie następna uchwała. Odczytam projekt uchwały i przystąpimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2018 roku w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. Punkt 14 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody. Bardzo proszę o wprowadzenie panią naczelnik Annę Chabrotowicz. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, podobny charakter ma następna projekt następnej uchwały. Dotyczy zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody w czterech dębach rosnących w Mśnięcinie. Tutaj również została wykonana ekspertyza dendrologiczna. Zakłada ona wykonanie w celu poprawy stanu zdrowotnego i statyki drzew. Te drzewa są troszeczkę w innym stanie zdrowotnym niż Bóg w Taty Nieomawiany. Natomiast tutaj należy usunąć posusz gałęziowy oraz skontrolować wiązania elastyczne. Na dwóch z tych pomników wiązanie elastyczne zostało założone kilka lat temu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani naczelnik, bardzo proszę o opinię Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii. Pan przewodniczący. Dziękuję Marcin bardzo. Michalak, eksploatowany dzisiaj chyba bardzo ponad mocno, miarę. Ale dajemy radę. Bardzo proszę. Również w przypadku tego projektu uchwały komisja wyraziła pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze się wypowiedzieć? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Naczelnik. Odczytam projekt uchwały i będziemy ją głosować. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2018 roku w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Również dziękuję. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosu. Ogłaszam przerwę 15-minutową. Punkt 15 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police, obejmującego w części miejscowości Tanowo, Bartoszewo, Pirchowo, Przęsocin, Wieńkowo i Sierakowo pod nazwą Gmina Zachód. Projekt przedkłada burmistrz Polic, a został przygotowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury. O wprowadzenie poproszę panią naczelnik wydziału Annę Szostak. Bardzo proszę pani naczelnik. Powyższy projekt uchwały został przygotowany w odpowiedzi na wnioski właścicielskie i dotyczy terenów już przeznaczonych bądź zabudowanych. I te zmiany są to zmiany punktowe, które w poszczególnych terenach dotyczą korekt układu komunikacyjnego, zasad parcelacji, ustaleń funkcjonalnych, kompozycji i form zabudowy. I również dotyczą ze względu na aktualizację ewidencji gminnej zabytkowej zdjęcia rygorów dla obiektów, które utraciły już swoje walory zabytkowe. Szczegółowo projekt uchwały omawiałam co do każdego obszaru zawartego w uchwale na komisjach radnych. Dziękuję pani naczelnik. Bardzo proszę o opinię Komisji Infrastruktury. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, informuję, że Komisja Infrastruktury na wczorajszym posiedzeniu miała przyjemność gościć panią naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury. Pani naczelnik przedstawiła nam wszelkie wyjaśnienia dotyczące zmian i na tej podstawie komisja wydała pozytywną opinię dla tego projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Dziękuję pani naczelnik, odczytam projekt uchwały i przegłosujemy. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police,
obejmującego w części miejscowości Tanowo, Bartoszewo, Pilchowo, Przemsocin, Wieńkowo i Sierakowo pod nazwą gmina Zachód. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych. Nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Policach. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, radnego Andrzeja Rogowskiego, o przedstawienie projektu uchwały. Bardzo proszę. W dniu 17 sierpnia 2018 roku wpłynęła skarga pana na dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, pana Waldemara Hausta. Pismem z dnia 14 września 2018 roku, zgodnie z artykułem 36 paragraf 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, został poinformowany, że jego skarga będzie rozpatrywana na sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 30 października 2018 roku. W skardze pan podnosi zarzuty nieterminowego załatwienia jego wniosku i niezgodne z jego oczekiwaniami. Wnioski te dotyczą działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach, w tym naprawienia windy. Z otrzymanej dokumentacji i wyjaśnień kierownika jednostki wynika, że kierownik w sposób właściwy i merytoryczny udzielił odpowiedzi skarżącemu zgodnie z przepisami rozdziału 7 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. W dniu 16 października 2018 roku uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach, która omawiała przedmiotową skargę. Umożliwiono panu zabranie głosu w sprawie skargi. Skarżący nie przedstawił jednak swojej wypowiedzi argumentów przemawiających za uznaniem skargi za uzasadnioną. Wobec powyższego skargę należy uznać za bezzasadną i z tym wnioskiem Komisja Rewizyjna zwraca się do Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. Czy z Państwa radni macie pytania? Bardzo proszę, pan radny Krystian Kowalewski. Panie burmistrzu, przeważnie w sytuacji skarg na poszczególne osoby, że tak powiem, uchwał tego dotyczących, zachowuję się wstrzemięźliwie, ponieważ staram się nadmiernie nie oceniać pewnych rzeczy. W tej sytuacji jednak postanowiłem nie wnikać nadmiernie w szczegóły sprawy, w niuanse, że tak powiem, formalno-prawne, które zostały dopełnione lub nie zostały dopełnione, ale jeżeli spojrzę na tego pana przez pryzmat siebie i w zeszłym roku złożyłem interpelację, żeby tą windę zrobić i burmistrz odpowiedział mi, że tak, przyjął do realizacji, przekazał do pana dyrektora, do końca roku będzie zrobiona i tej windy rok później nadal nie ma. W związku z tym uważam, że coś tu jest nie tak, coś tu nie trybi, jest jakiś nie taki przekaz informacji, kompetencji, poleceń, środków. Nie wiem, z czego to wynika, nie chcę wnikać. Wiem, że winda miała być, a jej nie ma, dlatego przychylę się do tej skargi. Bardzo proszę, pan przewodniczący Andrzej Rogowski. Szanowni Państwo, no ja może nie powinienem występować w roli jakby obrońcy dyrektora ośrodka sportu i rekreacji, natomiast ja z informacji, jakich otrzymałem i z dokumentacji, która jest dostępna w Radzie Miejskiej, wynika, że jakby najemca tego lokalu w tej chwili, kręgielni, jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konserwacji tej windy. Więc jakby w jego gestii leży naprawienie tej windy. Dlaczego tak jest w tej chwili? Z wyjaśnień pana dyrektora wynika, że nie może się dogadać z tym panem, nie może się z tym panem spotkać. Natomiast tak jak wspominam, za konserwację i działalność tej windy odpowiada jakby użytkownik, jakby najemca tego lokalu. No jest inną kwestią tak, że jest tam napisane, że to jest przyjazna, winda jest przyjazna, czy tam ośrodek jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych. No w tym momencie, skoro ta winda nie działa, no to jakby, no nie ma tego odniesienia, tak? Natomiast jest jeszcze inna kwestia, jeżeli chodzi o samego pana. Z tego co się orientuję, te skargi na wszystkich już składa dookoła. A na komisji rewizyjnej pan Zygmunt Kołacki czy pan Wiesław Gaweł zadał mu konkretne pytanie. Czy mógłby przytoczyć jakikolwiek przykład osoby niepełnosprawnej, która chciałaby tam wejść i nie zostało jej udzielone jakikolwiek pomoc? No to nie potrafił na to odpowiedzieć, powiedział, że on słyszał o tym. A z tego co wiemy, no pan no jest, że tak powiem, fizycznie sprawny, jeżeli chodzi o nogi i ręce, tak? Niemniej jednak, no
skoro jest winda, powinna działać. Natomiast tak jak mówię, no tak wygląda odniesienie, tak wygląda z dokumentacji, którą ja otrzymałem, tak wygląda w tej chwili sytuacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze bardzo proszę pan radny Krystian Kowalewski. Dziękuję. W zeszłym roku sprawą zajmowałem się na wniosek kilku niepełnosprawnych, więc takie zapotrzebowanie jest i wiem, że te osoby korzystają z tego lokalu i nie oceniam tego. Oni potrzebują tej windy, dla nich jest żenujące, że muszą prosić, żeby ktoś ich wyniósł po imprezie i tak dalej. Potrzebują tego, też mają prawo do tego rodzaju rozrywki czy do kręgli i tego bym nie utrudniał. Jeżeli chodzi o skonstruowanie, kto odpowiada za tą windę, jest to oparte na umowie z przedsiębiorcą. Ja uważam, że niesłusznie jest ten obowiązek po stronie przedsiębiorcy, bo z jego punktu ekonomicznego koszt utrzymania tej windy jemu racjonalnie nigdy się nie zwróci, więc on wbrew pozorom nie jest zainteresowany, żeby tą windę jakby wyremontować osobiście na swój koszt, bo jemu to się nigdy nie zwróci. Jednak to nie jest obowiązkiem przedsiębiorcy przyjazny względem osób niepełnosprawnych, a jest to obowiązkiem gminy. Dlatego jeżeli to jest przeszkodą, to ja bym sugerował w ramach porozumienia Eneksu tą umowę zmienić i te obowiązki przejąć z powrotem na brzemię, że tak powiem, właściciela obiektu i tą sprawę po prostu załatwić. Jest to możliwe, owszem, będzie to jakiś wydatek, ale jest to możliwe i sądzę, że no, taką sprawę jak windę, nie powinniśmy tego 2 czy 3 lata o tym dyskutować, powinniśmy to zrobić w te albo we w te. Tym bardziej, że było obiecane, że będzie zrobione. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z państwa? Nie widzę. W związku z tym odczytam projekt uchwały i rada przystąpi do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. Na podstawie przepisów prawa Rada Miejska w Policach uchwala to następuje. Paragraf pierwszy. Uznać za bezzasadną skargę pana na dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. Przeciwny był 1 radny. 3 radnych wstrzymało się od głosu. Punkt 17 porządku obrad. Kolejna skarga następna. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Polic. Podobnie jak w przypadku poprzedniej uchwały, projekt przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Policach. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Andrzeja Rogowskiego o przedstawienie tej uchwały. Podobnie jak w poprzednim przypadku, tą skargę również kieruje pan. Mianowicie w dniu 5 października 2018 roku pan złożył skargę na burmistrza Polic. Zarzuca, że burmistrz nie jest w stanie umówić go na spotkanie z sekretarz gminy Police panią Agnieszką Komor. Zgodnie z artykułem 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wójt, burmistrz, prezydent wykonuje swoje zadanie przy pomocy urzędu gminy, w tym wypadku urzędu miejskiego. Jest jego kierownikiem oraz zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych w nich pracowników, w tym sekretarza gminy. Określa on organizację i zasady funkcjonowania urzędu. Sekretarz gminy Police jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Policach. Jest dostępna w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 16 w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ulicy Stefana Batorego 3. Można się z nią kontaktować bezpośrednio również telefonicznie, jak i pocztą elektroniczną. Jej spotkania nie są omawiane przez sekretariat ani innych pracowników urzędu. Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że burmistrz we właściwy sposób zorganizował pracę Urzędu Miejskiego w Policach. W związku z powyższym skargę należy uznać za bezzasadną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zadam pytanie, czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos na temat projektu tej uchwały. Nie widzę, w związku z tym odczytam projekt uchwały i przystąpimy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Polic. Na podstawie przepisów prawa Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uznać za bezzasadną skargę pana na burmistrza Polic. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję uprzejmie. Kto z państwa radnych jest przeciwny?
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Nikt nie był przeciwny i nikt też nie wstrzymał się od głosu. Punkt 18 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Polic. Projekt uchwały przedkłada Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Policach. Bardzo proszę pana przewodniczącego Andrzeja Rogowskiego o wprowadzenie do tej uchwały. Bardzo proszę. Kolejna skarga, skarga pani Grażyny Skiby Antczak, pełnomocnika firmy Krokus Spółka z o.o. na burmistrza Polic, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Policach w dniu 26 września 2018 roku. Zgodnie z artykułem 229 punkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organem właściwym do rozpatrywania skarg na burmistrza jest Rada Gminy. Komisja rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją dotyczącą skargi i dokonania analizy stanu faktycznego i prawnego przedmiotowej sprawy wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną. Pani Grażyna Skiba Antczak wniosła skargę w związku z nieuwzględnieniem złożonego przez nią wniosku z dnia 17 sierpnia 2018 roku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 3337/2 położonej w Policach w obręb 16, polegającej na zwiększeniu powierzchni zabudowy do 40%. Wnosząca skargę wnosi, iż wniosek został nienależycie rozpatrzony w postaci niezapoznania się organu z zawartymi w nim informacjami, gdyż zgodnie z artykułem 11 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ma obowiązek wyjaśnienia przesłanek, którymi się kierował. Do rozpatrzenia wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie stosuje się przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, gdyż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie odsyła w tym zakresie do wyżej wymienionego kodeksu. Wniosek taki nie jest zatem wnioskiem w indywidualnej sprawie w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ma on jedynie charakter postulatywny. Rozpatrzenie takiego wniosku nie jest więc określone żadnym terminem i nie wymaga odpowiedzi. Mimo to wnioskodawcy otrzymali odpowiedź, której podano przyczyny nieuwzględnienia wniosku, to jest niezgodności wnioskowanego przeznaczenia polegającej na zwiększeniu powierzchni zabudowy do 40% z ustaleniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Police dla tej działki. Strefę oznaczono symbolem P7, obsługa komunikacji samochodowej, parking wielopoziomowy, pętla autobusowa, dopuszcza się lokalizację funkcji usług i gastronomii, wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy do 15% powierzchni działki. Zgodnie z artykułem 14 ust. 5 oraz artykułem 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewidywane rozwiązanie planistyczne określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne z ustaleniami studium. Stosownie do artykułu 14 ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym, aktem prawa miejscowego. W myśl artykułu 3 ust. 1 uchwalenie planów zagospodarowania należy do zadań własnych gminy. Z przepisów tych określających zadanie, a więc również i obowiązki Rady Gminy, nie wynika jednak prawo żądania mieszkańców gminy lub właściciela gruntów położonych na terenie. Wobec powyższego skargę należy uznać za bezzasadną. I o to wnioskuje Komisja Rewizyjna. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Czy ktoś z państwa radnych chciałby się wypowiedzieć? Pan radny Mariusz Różycki, bardzo mam proszę. Pytanie do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Co to za działka jest 3337/2? Gdzie ona się znajduje? Pan burmistrz Pisański, proszę. Gmina sprzedała tą działkę, to jest działka naprzeciw pętli Polana. W tej chwili dosłownie oparta o las i tutaj garaże. Część tego terenu wolnego za garażami, ale... A tam, gdzie parking miał być zrobiony? Nie, obok tego parkingu. Parking to jest grunt gminny, a obok, w oparciu o las, część tego terenu gmina sprzedała, jak pamiętam, 2 lata temu, za 1 010 000. Przetargu oczywiście. Dziękuję bardzo. Więcej pytań nie mamy, widzę. W związku z tym odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 października 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza Polic. Na podstawie przepisów prawa Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uznać za bezzasadną skargę pani Grażyny Skiby Antczak, pełnomocnika firmy Krokus, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na burmistrza Polic. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych. Nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Punkt 19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Police w roku szkolnym 2017-2018. Informacja została przygotowana przez Wydział Oświaty i Kultury. Bardzo proszę pana naczelnika Witolda Stefańskiego o prezentację czy omówienie. Prawo oświatowe nakłada na burmistrza obowiązek corocznie przedkładania Radzie Miejskiej informacji o realizacji zadań oświatowych za rok poprzedni. W związku z tym ta informacja wynika z tego przepisu prawnego. Otrzymaliście Państwo obszerną informację, ja jej nie będę szczegółowo omawiał, trwałoby to długo i tego się nie należy bać. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na kilka rzeczy, według mnie istotnych, które także mają jakby, znaczy się, odnoszą się trochę i do minionych 4 lat, w ciągu których Rada była, pełniła swoje funkcje. Chciałbym zacząć od informacji, która nie jest związana ze szkołami, ale ma związek z dziećmi. Opieka do lat 3. To jest temat gorący. Jak wiem, o tym się mówiło wiele, szczególnie w kampanii wyborczej, o braku miejsc dla tych dzieci. Jak to wygląda w gminie Police? Opieka nad tymi dziećmi jest w 3 formach realizowana w naszej gminie. I tak, od wielu lat, od zawsze tak naprawdę, te dzieci mają zagwarantowaną opiekę w miejskim żłobku i tam Państwo mają liczbę dzieci na tym zestawieniu objętych w policyjnym żłobku opieką. Druga taka forma, która staje się coraz bardziej powszechna, nieznacznie już jest więcej tam miejsc dla dzieci niż żłobku gminnym, są to placówki niepubliczne. Na dzień dzisiejszy objętych opieką w tych placówkach jest prawie 140 dzieci. Z zapowiedzi wiemy, że będą powstawały kolejne placówki. Też wiemy, że mimo tego, że są placówki to prywatne, one nie są zbyt kosztowne. To jest między innymi konsekwencja przyjętej przez Państwa uchwały, która mówi, że gmina dopłaca do każdego dziecka w takiej placówce 600 zł miesięcznie. I trzecia forma, gdzie gwarantujemy opiekę nad tymi dziećmi najmłodszymi, są to policyjne przedszkola. Dzięki rozbudowie mogliśmy w tym roku przyjąć do tych naszych przedszkoli, zgodnie z prawem, prawo pozwala dzieci 2,5-letnie, a więc formalnie w wieku żłobkowym, tam przyjmować takie małych polskich obywateli i takich dzieci była prawie 70. Jak z tego widać, w skali gminy opieką żłobkową obejmujemy obecnie 342 dzieci. Biorąc pod uwagę, że korzystają głównie z tej opieki dzieci roczne i dwuletnie, to około 40% młodych policzan ma tą opiekę zagwarantowaną. Też z mojej wiedzy wiem, że jak się te potrzeby będą się rozwijały, będą powstawały kolejne placówki niepubliczne i wydaje się, że ten problem u nas w gminie w ten sposób jest rozwiązywany. Druga informacja tyczy już szczególnie zadań oświatowych. I tutaj też tak dla przypomnienia, kiedy Państwo rozpoczynaliście swoją kadencję w Radzie Miejskiej, w policyjnych przedszkolach było 1154 dzieci. I Państwo widzą, jak ta liczba rosła. Obecnie, na dzień dzisiejszy, mamy w przedszkolach dzieci ponad 1500. To jest potężny wzrost, z czego on wynika. Główny powód to jest to, że w tym pierwszym roku, o którym mówiłem, w przedszkolach nie było dzieci 6-letnich, one obecnie wróciły i są tam. Dzięki rozbudowie 2 placówek przedszkolnych oraz przekształceniu filii 8 praktycznie placówkę przedszkolną, te dzieci mogą być przyjęte. I to jest jeden z głównych powodów wzrostu tej liczby dzieci w przedszkolach. Drugi czynnik to jest taki, że obecnie praktycznie wszystkie dzieci są objęte opieką przedszkolną. Kiedyś to nie było tak, część rodziców nie wysyłała do przedszkoli, obecnie z różnych względów, i społecznych, także i finansowych, przedszkola stały się tańsze, jednocześnie są bardziej doceniane. Praktycznie wszystkie dzieci w Policach mają taką opiekę i mogą z policyjnych przedszkoli korzystać. Jeżeli chodzi o szkoły, to jest zjawisko odwrotne, jak Państwo widzicie. Jak w przedszkolach nam liczba dzieci rosła w ciągu tych minionych lat, jeżeli chodzi o szkoły, ta liczba się zmniejsza. I jak pierwszy rok funkcjonowania Rady w tej kadencji, to było ponad 3,5 tysiąca dzieci w przedszkolach, obecnie jest 3240.
Z czego te, 3204, przepraszam. Z czego ten spadek wynika? To są tendencje demograficzne, ale tu jest większy wpływ na to miało, że w tych pierwszych latach, 2015-16, do przedszkoli, do szkół były przyjmowane dzieci sześcioletnie. Od dwóch lat nie są. I to spowodowało, że tych dzieci jest trochę mniej. Tak naprawdę rok następny to będzie rok, kiedy nam te liczby znowu maleją, w związku z tym, że obecnie w naszych szkołach jest 9 roczników, bo są dzieci 1-8 w szkołach podstawowych, mamy klasy trzecie gimnazjalne, za rok nam będzie kilkuset uczniów, a więc ta liczba będzie mniejsza niż 3000 i radni następnej kadencji pewnie będą zaspokajać potrzeby dla mniejszej liczby uczniów w polickich szkołach. Jak to się przekłada na nauczycieli pracujących? To też temat taki gorący, budzący duże emocje. Jak Państwo widzą, w ciągu tych lat specjalnie się nie zmieniła liczba etatów nauczycielskich w szkołach. Z czego to wynika? Z jednej strony w szkołach nam zmalała liczba uczniów, ale z drugiej strony wzrosła liczba dzieci w przedszkolach. Konsekwencją tego było to, że zmniejszyło się zatrudnienie w szkołach, a zwiększyło się zatrudnienie w przedszkolach. Ta liczba się zmniejszy też w roku następnym, w związku z tym, że odejdą nam dwa roczniki. Ta tabela może jest taka mniej wyraźna. Tu pokazałem to, co rzecz najważniejsza tak naprawdę dla organu prowadzącego finansowanie placówek oświatowych. Państwo mają w swoim zestawieniu tam informacje, ile kosztuje w ogóle oświata policka, natomiast tutaj jest informacja, jak się kształtują koszty utrzymania pojedynczego dziecka w poszczególnych placówkach. Tabela pierwsza przedstawia nam koszty utrzymania dzieci w przedszkolach. Też przy okazji Państwo mają liczby mówiące, ile jest dzieci w poszczególnych placówkach. To też taka może refleksja ogólna. Nam się przedszkola w ciągu tych lat zwiększyły. Nie wzrosła liczba przedszkoli, ale wzrosła w nich liczba dzieci. To ma wpływ, to jest może taka rzecz mało popularna, ale jakby większe przedszkola generalnie generują mniejsze koszty. Te koszty utrzymania pojedynczego ucznia są niższe. I tu jak Państwo widzą, przedszkolem najdroższym, tak potocznie mówiąc, jest przedszkole numer 8. Tam koszty utrzymania jednego dziecka to jest ponad 13 tysięcy miesięcznie. Pytanie, z czego to wynika? To wynika z tego, że przedszkole integracyjne i tam wiele jest osób wymagających specjalnej opieki. A więc tam jest 8, przepraszam. Tak. Chciałoby się. A więc rocznie to wynosi 13 222 zł. No są też pieniądze potężne. Jak powiedziałem, w tym przedszkolu są oddziały integracyjne. Tam są dzieci o specjalnych potrzebach, na które też otrzymujemy dodatkowe środki z Ministerstwa Edukacji. I tam koszt jest najwyższy. Z kolei najniższy koszt jest w PP numer 5, gdzie rocznie utrzymanie jednego dziecka jest poniżej 10 tysięcy złotych. Jest to jedno z największych polickich przedszkoli. Mam jeszcze jedno większe przedszkole od piątki, jest to 11, a tam mimo wszystko koszt troszeczkę jest wyższy, bo 10 024 zł, a to jest największe polickie przedszkole po połączeniu z dawną filią, to jest 265 policzan młodych. Z czego to wynika? To wynika głównie z tego, że tam jest sporo dzieci niepełnosprawnych, w związku z tym te koszty, chociaż nie jest integracyjnym, ale przyjmuje takie dzieci, tam rodzice chętnie oddają swoje pociechy, w związku z tym to ma wpływ na koszty, a druga rzecz, no generalnie ta jedenastka będzie wymagała i trochę wymaga pewnego dofinansowania z racji przejęcia filii ósemki i tam musimy w większym stopniu ją finansować. Generalnie te koszty są średnio niespecjalnie rozbieżne. Tutaj nie ma zbyt wielkich różnic między poszczególnymi przedszkolami. Inaczej będzie w szkołach, gdzie te koszty się w poszczególnych placówkach znacząco różnią. I też Państwo mają szkoły, jakie występują w gminie Police. Na końcu dwie pozycje są to placówki niegminne, ale też o nich chciałem wspomnieć. Jeżeli chodzi o placówki gminne, które gmina finansuje bezpośrednio, to one są bardzo różne, jak Państwo widzą. Od szkoły największej ósemki, która po połączeniu z dawnym gimnazjum numer 1 ma prawie 1400 uczniów, jest to wielka szkoła. Po szkoły małe, no w tym najmniejsza szkoła filialna w Niekończycy ma uczniów 37. A więc widzimy, jaka to jest potężna rozbieżność między tymi placówkami, czego nie ma w przedszkolach.
Tam one są, można powiedzieć, sytuacja jest bardziej uporządkowana. Z różnych rzeczy to wynika. I też, jak Państwo widzą, ta wielkość placówek potem ma wpływ na koszty utrzymania dzieci. I tutaj też najtańszą placówką jest szkoła numer 8 i tam roczny koszt utrzymania dziecka 8756 zł. Najwyższy koszt utrzymania dziecka jest to szkoła w Trzebieży w połączeniu z szkołą filialną w Niekłończycy. 13562 zł. Tutaj też wymieniłem Państwu dwie placówki niegminne. Pierwsza szkoła niepubliczna. Mamy taką szkołę w Przęsocinie, w dawnym budynku gminnej szkoły. Tam obecnie jest 35 dzieciaków i gmina też ją finansuje. Z tym, że zgodnie z prawem gmina przekazuje jej środki, które otrzymuje z subwencji oświatowej. A więc niejako otrzymujemy od Skarbu Państwa pieniądze i przekazujemy do tej placówki. Tam koszt jest wysoki, biorąc pod uwagę, że tam jeszcze są opłaty rodziców, ale też to jest placówka, która się wyspecjalizowała w pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Tam mają swoje miejsce i to też ma wpływ na wielkość środków, które gmina z przekaźnikiem, przekazując je do tej placówki niepublicznej. Też Państwu podałem informację o szkole numer 9, która powstała w tej kadencji. Jest to szkoła mistrzostwa sportowego w zespole szkół. Gmina nie finansuje, finansuje powiat. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę na liczbę uczniów i ta liczba uczniów jest pokaźna, z tendencją rosnącą i to też ma przełożenie na liczbę uczniów w szkołach gminnych. I tendencja jest taka, że wraz z rozwojem tej szkoły liczba uczniów w szkołach gminnych będzie malała. Nie tylko z tego powodu, że będzie mniej roczników, ale jakby w naszym systemie pojawiła się nowa szkoła. Szkoła numer 9, tak zwana szkoła mistrzostwa sportowego. I ostatnie zestawienie, też zawsze to pokazuję, zestawienie, dane demograficzne pokazujące, ile dzieci się urodziło w gminie, czego się możemy spodziewać w najbliższych latach. Rok 2017, lekki wzrost względem roku 2016, ale niespecjalnie duży. Generalnie od 7-8 lat ta liczba dzieci urodzonych w gminie Police kształtuje się około 400, lekko poniżej. Po danych z tego roku, które mam za 10 miesięcy, w tym roku się nie należy spodziewać większej liczby dzieci, a nawet mniejszej niż to było w roku ubiegłym. To są takie te najważniejsze informacje. Państwo mają szczegółowe w zestawieniach. Jak będą pytania, oczywiście na pewno nie odpowiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu naczelnikowi. Bardzo proszę, jeżeli są pytania, to pan naczelnik jest gotowy do odpowiedzi. Widzę, że jest chętny do zadania pytania pan radny Krystian Kowalewski. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Oczywiście tu nie będę wzbudzał jakiejś dyskusji, nie ma tu jakichś kwestii wątpliwych, spornych i jest to informacja, więc w sumie trzeba ją przyjąć i tyle. Tylko taką jeden taki drobiażdżek bym dołożył. Ewidentnie z wyników tutaj zarządzania szkół podstawowych wynika, że świetne wyniki jednostkowe osiąga, że tak powiem, szkoła podstawowa numer 8, a zarazem jest to placówka największa, a z drugiej strony jeszcze wymagająca dużo środków na inwestycje. Myślę, że taka mała nagroda w postaci zwiększenia środków inwestycyjnych dla szkoły podstawowej numer 8 byłaby jak najbardziej na miejscu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Ja chciałem zabrać głos i powiedzieć kilka słów może poza tym, co powiedział pan naczelnik. Mieliśmy w ostatnim czasie, w ostatnich tygodniach szereg wizyt pana ministra Kopcia i także urzędników z Ministerstwa Edukacji Narodowej. I wszyscy się wypowiadali z nieukrywanym zachwytem nad stanem oświaty w gminie Police. Pan naczelnik zbierał gratulacje, pan burmistrz, ja też miałem okazję słuchać tych słów, pochwały i zrozumienia dla wysiłków, które gmina Police ponosi w rozwój oświaty. I jakby dodatkowym elementem była sytuacja, którą przeczytałem w jednych z gazet ostatnio, że to, co w Policach jest normalne od lat, to proszę zdać sobie sprawę, że podaje się, że w mieście stołecznym Warszawie wdraża się
program pilotażowy wyciszania sal. Tam w Ursusie zrobiono jedną salę i tej i Warszawa to zmałpowała, że tak powiem w cudzysłowie, i wdraża program pilotażowy. A my, tak jak powiedziałem, to jest już normalne i rzeczywiście jest się czym chwalić. Poza tym jeszcze dodam, że niezwykle pozytywnie przez tych wizytatorów z Ministerstwa Edukacji został odebrany ośrodek TOE w Zalesiu. Byli zachwyceni, zapisali się na wizytę za rok, bo mniej więcej tyle trzeba czekać, żeby ten ośrodek, żeby przywieźć dzieci z Warszawy, żeby mogły zobaczyć, co można na prowincji zrobić ciekawego i czym się należy chwalić. Także dziękuję panie naczelniku, dziękuję panom burmistrzom za tym, że rzeczywiście to jest powód oświata polska jest powodem do dumy. Szanowni państwo, mamy jakieś drobne gadżety, podziękowania dla radnych i dla urzędników, naczelników naszego urzędu za tą mijającą kadencję. Ogłaszę teraz przerwę w obradach przed dalszą realizacją, żeby można było dostarczyć tutaj te drobne upominki. Także 15-20 minut przerwy i zapraszam. Proszę nie ewakuować się do domu, bo jeszcze nie zamykam sesji. Szanowni państwo, przed interpelacjami jeszcze pozwolę sobie zaproponować i zrealizować podziękowania dla państwa za współpracę. Myślę tu o urzędnikach, o panach burmistrzach, za współpracę przez te 4 lata kadencji, które właśnie mijają, ale także dla państwa radnych tutaj wspólnie z panem burmistrzem podziękujemy. I w takiej kolejności najpierw będę dziękował państwu urzędnikom, naczelnikom naszego urzędu. Jako pierwszego poproszę pana Janusza Zagórskiego, skarbnika gminy Police. Serdecznie dziękuję. Ale większy ten prezent, Bardzo proszę panią Agnieszkę Komor, która tu bardzo pomagała i kierowała właściwie pracą naszej Rady. Serdecznie dziękujemy i gratuluję. Pani Anna Szostak, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Kultury. Serdeczne podziękowania za te 4 lata współpracy. A tutaj damy jezioro. Pani naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Ryszarda Szczecka. Serdeczne podziękowania za wspaniałą współpracę. Pani naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Barbara Olonko. Bardzo proszę, w następstwie jest pani. Pani Iwona Kochan, naczelnik Kochman, przepraszam. Przepraszam za pomyłkę. Deklaracje.
Buziaczek, buziaczek. Pani Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych, pani Aneta Soprych-Kuśnierz. Pani Anna Hamratowicz, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. Pani Anna Zielińska, przepraszam, Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami. Pani Kamila Turzyńska, Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej. Kamila, dostałaś baner. Pan Maciej Usewicz, zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego. To nie jest wcale nie jest to będzie skarga na ciebie. Zostańcie na skargę. Pan Witold Stefański, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury. Pan Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Sebastian Staszkiewicz. Nasz ulubiony naczelnik. Więcej mieszkań plus. Plus Pan Krzysztof Kuśnierz, Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego. Bardzo ważny wydział. To czas przejść do burmistrzostwa. Ale chciałem powiedzieć, że tyle pań było tutaj, podziękowanie składaliśmy. Pomyślałem sobie, no to jest setna rocznica praw obywatelskich dla pań. Właśnie. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim państwu naczelnikom, naczelniczkom i naczelnikom. Pan Jakub Pisański, zastępca burmistrza Policji. Szanowni Państwo, Maciej Greinert, bardzo proszę. Dwie walizy dostał pan.
A jest stulecie niepodległości, chciałby się powiedzieć wódz naczelny tego urzędu, pan Władysław Diakun. Serdecznie gratulujemy, dziękujemy. Wysoka Rado, pani wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Jaźwińska. Michał, pić na całość. Pan Michał Rajewski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Policji. Dajcie buźki Cześkowi, żeby lepiej zmontował. Pan radny Piotr Diakun. Radny Rady Miejskiej Maciej Dolak. Pan radny Artur Echaust. Ten to się nachodzi. Biega. Ja bym bliżej. Biega. Trzymaj się. Biegaj. Oddaj fartucha. Wiesław Gaweł, radny Rady Miejskiej. Bardzo proszę, panie Wiesławie. Pani radna Zofia Chlek. Sławomir Kajkowski. Pan Zygmunt Kołacki. I przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Władysław Kosiorkiewicz. Pan radny Krystian Kowalewski. Najbardziej aktywny radny na dzisiejszej sesji, oprócz pana Krystiana Kowalewskiego, Marcin Michalak. Brawo!
Pani Halina Olejarnik, bardzo proszę pani. Rektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nie rektor, ja myślałem, że to rektorka jest. No niech będzie. Szanowny pan Andrzej Partyka, radny Rady Miejskiej. Brawo i dziękujemy. Gwiazda seriali telewizyjnych. Chociaż jakiś czek mały. Najsłynniejszy aktor, Andrzej Paśmiewicz. Wiesz, buziaki. Pani radna Grażyna Pawłowska. Dziękujemy bardzo. Pan radny Andrzej Rogowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Pan radny Mariusz Różycki, bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Media mnie trzymają w garści. Radna Krystyna Seweryńczyk. Dziękujemy bardzo za wkład pracy. Dla pani Krysi to pocztą przesłać. Szybko paczkę. Ale was wszystkich tu nie opuszczę, panie burmistrzu. Musi dużo. Nie opuszczę, czy nie dopuszczę? Jak mówisz, nie dopuszczę? Trzeba, mogę radny. Pan Adam Sobczyk, radny Rady Miejskiej. Dziękujemy bardzo. Grzegorz Ufniarz, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminnych. Teraz jeszcze podziękowania dla Biura Rady, które... Mój wiceprzewodniczący się wstydzi powiedzieć, ale dostał tylko jedną torbę. Ma pretensje, że jest zwykłym mężczyzną? To dostał jedną. Chciałem powiedzieć, że dostał jedną i jeszcze do tego starą. Ponadto. Pan Kołacki. Chciałbym podziękować Biurze Rady.
trzem paniom, które obsługiwały nas w przeciągu... Poważnie, tak? Nie, no, nie, chcecie, żebyśmy podziękowali dla pań z biura rady, czy nie? Pani Zosia Pasik, bardzo proszę. Dziękuję. Moja żona, Iwona Zagórska. Emocjonalne zaangażowanie w te podziały. Pani Jola Przygocka. Pawła, bardzo proszę. Nie no, bez dwóch zdań najfajniejsze dziewczyny w urzędzie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję wszystkim Państwu za te 4 lata współpracy. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie to były wspaniałe lata i będę wspominał. Bardzo spokojna kadencja, jak porównam poprzednie kadencje, to rzeczywiście było nieraz nieciekawie, ale tutaj znaleźliśmy wspólny język i myślę, że mieszkańcy też to odebrali, że zresztą wynik wyborczy wskazuje na to, że pracowaliśmy, cała Rada pracowała solidnie i police rosły i rzeczywiście możemy się pochwalić dużym progresem, czego życzę następnej Radzie i wszystkim Państwa, którzy będą radcami w tej Radzie, a Państwu urzędnikom, naczelnikom życzę spokoju i pilnego śledzenia przepisów prawa, bo one się tak zmieniają w takim tempie, że rzeczywiście trudno jest nieraz nadążyć, a to wasza sprawa, żeby ostrzegać polityków, żeby nie przeskakiwali nad tym prawem w sposób dowolny. Panu burmistrzowi gratuluję wyboru, wspaniałego sukcesu i tej rady, która została wybrana, bo myślę, że ta rada będzie równie dobra, może nawet lepsza od tej, która odchodzi już 16 listopada. Dziękuję bardzo. Państwa, za te bardzo dobre słowa, szanowny pan Witold Król, przewodniczący Rady Miejskiej. Pan komendant Straży Miejskiej Ryszard Szremski. Dobra, dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Proszę bardzo. Dziękuję. Się uważaj na bitwę. Przepraszam, jeszcze pan przewodniczący chciałby zabrać głos. Proszę bardzo. Proszę państwa, no przychodzi, to jest ostatnia już nasza sesja wspólna. Ja chciałbym ze swojej strony bardzo serdecznie podziękować. 4 kadencje z państwem było naprawdę wielką przyjemnością. Mówię tutaj o urzędnikach, mówię tutaj o ludziach, z którymi współpracowałem. Naprawdę za wszystko dziękuję. Wszystkim radnym, z którymi się spotkałem przez te 4 kadencje, jestem naprawdę zbudowany, że można tak pracować na tyle dobrze, wydaje mi się, że w dalszym ciągu jesteśmy wybierani i społeczeństwo chyba w nas wierzy. Szanowni Państwo, to jest jeszcze dzień taki, którym się pojawiają refleksje i wspomnienia i chciałbym za te cztery lata powiedzieć, że bardzo dużo wsparcia spotkało mnie od pana burmistrza Władysława Diakuna. Bardzo duże wsparcie spotkało mnie od wiceburmistrza Kuby Pisańskiego. Ale i radni wspomagali mnie, a szczególnie chciałbym podziękować Grzesiowi Ufniarzowi. To jest wszystko to, co przez te
cztery kadencje pomagało mi pracować i tutaj być z Państwem po następnych wyborach. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wszystko. To wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć. Jeszcze raz dziękuję. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Przed zamknięciem sesji chciałem jeszcze zaapelować do tych, którzy będą radnymi, niech się realizują w tej formie, a do tych, którzy skończą tą kadencję i nie będą w następnej radnymi, żeby nie zaprzestawali działań na rzecz społeczeństwa. Można się realizować w innych obszarach, niekoniecznie tylko w Radzie Miejskiej. Także zachęcam do aktywności i bądźmy razem dla dobra Polic. Zamykam obrady 47. sesji Rady Miejskiej w Policach. Dziękuję bardzo za uwagę i za obecność.